Moi kochani, zanim zacznę dzisiejszą rozmowę, najpierw wygłoszę ważne oświadczenie. Ta audycja nie zastępuje profesjonalnej porady lekarskiej. Została stworzona wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Jeśli masz potrzebę, skontaktuj się z lekarzem, najlepiej fantastycznym i empatycznym. Autorka audycji, czyli ja, uchyla się od odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki lub konsekwencje wynikające z zastosowania sugestii, preparatów lub metod omówionych w audycji. Autorka audycji uważa jednak, że zawarte w niej informacje będą pasjonujące i powinny być publicznie dostępne. Teraz powitam Was serdecznie. Cieszę się, że dziś przyszliście, bo skoro na moim kanale króluje alchemia i tajemnice, skoro wspólnie łączymy kropki i wymiary, w końcu musiał się wydarzyć taki dzień jak dziś. Dziś moim gościem jest bowiem brat w sztuce i towarzysz w odkrywaniu tajemnic wszechświata. Waldemar Borowski, malarz, który ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 2006 roku, zajmuje się akrylowym malarstwem, które zawiera w sobie sny, realizm magiczny, świętą geometrię, paradoksy i ezoterykę. Maluje wyjątkowe obrazy. Zerknijcie sami. Waldemar Borowski to także wizjoner, także grafik, twórca memów, olbrzymi miłośnik, właściwie spokojnie mogę powiedzieć, że entuzjasta przyrody, wybitny znawca enteogenów, badacz świętych grzybów i ich obecności w historii i kulturze świata. Waldemar Borowski interesuje się również praktycznym i zdrowotnym zastosowaniem enteogenów. Pracuje z psychodelikami oraz naturalnymi formami terapii. Osobiście uważam, że można go spokojnie nazwać współczesnym szamanem. Pasjonat jogi, totalnej biologii i rozwoju duchowego. Autor wyjątkowych książek, które mnie bardzo zainspirowały i do których przeczytania zachęcam Was najserdeczniej. Święty Grzybóg, Eucharystia Muscaria, Grzybajki, Grzybowe Zdrowie, Święty Graal, Święty Grzyb. Waldemar Borowski to także pasjonat biologiki i diety witariańskiej. Moi drodzy, dziś tak długo oczekiwany przez wielu z Was temat. Porozmawiam dziś z moim gościem o świętym grzybie, jednym z najdziwniejszych gości na planecie Ziemia, o dziecku burzy i lasu, o Amanicie muscarii, czyli muchomorze czerwonym. Waldemarze, malarzu, witamy najcieplej na moim strumyczku. Waldemarze, ty pierwszy przecierałeś szlaki tutaj na ziemi tej dziwnej istocie. Jeden z pierwszych, bo podjąłeś temat bardzo odważnie. Zadebiutowałeś tutaj taką książką, którą ja kupiłam od razu, jak się tylko pokazała. Święty Grzybóg. Słuchajcie, to jest
Petarda, ale nie mniejsza petarda, jak wszystkie następne książki. Ja sobie wszystkie kupiłam, bo uważam, że to jest taka lektura, którą trzeba w domu mieć. A oprócz tego, no nie da się przestać czytać. I ja bym chciała się dowiedzieć, bo twoje zainteresowanie, tak wnoszę już od początku kontaktu z tym, co napisałeś, to jakiś wybuch wulkanu. Skąd to do ciebie przyszło? Jak zapoznałeś się z tym grzybem? Jak to się stało, że zacząłeś się nim zajmować? No to jeszcze były zamierzchłe czasy akademii, kiedy miałem napisać pracę magisterską na temat historii sztuki. No i ten temat przyszedł do mnie właśnie wtedy, to były lata 2002 rok. No i jak zacząłem pisać tą pracę, to się okazało, że jest to temat na tyle jeszcze niepoznany i gdzie jest dużo niewiadomych i jakby było to takie też coś ciekawego, tak? Nie jest wszystko jasne i definitywne. A tutaj się z tym tematem pobawić, coś odkryć, coś. No właśnie, ty masz gen odkrywcy w sobie. Z każdej twojej książki widać, że lubisz podgrzewać. Lubisz doświadczyć też, czy tylko tak pogrzebać teoretycznie? Tak, że teoretycznie, że to było takie grzebanie teoretyczne, no a później siłą rzeczy zostało nadrobione i praktyką, no bo to jest temat rzeka, temat ocean. Ja myślałem, że ta pierwsza książka to już jest koniec, tak, już coś tam się dowiedziałem, coś tam jakieś wnioski postawiłem, jakieś teorie, tezy, no i w zasadzie wszystko, tak, natomiast tutaj życie pisze inne scenariusze i okazało się, że temat jest praktycznie dużo większy niż mi się wydawało, bo też tak jak właśnie zaczęliśmy rozmowę, że wniknąłem tutaj w to z potrzeb bardziej intelektualnych i kreatycyjnych, takich chciałem sobie rozbudzić potencjał twórczy, który uważałem, że mam jakiś za mały, jak na kogoś, kto chce być malarzem i przekazywać jakieś tam myśli w sztuce. Tymczasem okazało się, że tutaj ten temat tych grzybów poszedł, przynajmniej ostatnie lata, tak to pokazują, że poszedł bardziej w stronę zdrowia ludzkiego. I to jest ciekawe, bo bardzo to się jakby, w zasadzie jest to trochę taki też powrót do korzeni, bo ta rewolucja psychodeliczna, ona przyniosła takie spojrzenie na psychodeliki, na enteogeny, że to są rzeczy, które są jakby zarezerwowane dla artystów, dla jakichś hippisów, dla artystów, dla muzyków, dla komiksiarzy, malarzy i tak dalej. A zwykły człowiek, no to tam niech on sobie zostanie przy tej flaszce i sobie tam golnie na chrzcinach czy coś, a nie tutaj badał, czy się interesował grzybami, czy takimi rzeczami, bo to są rzeczy tylko dla takich właśnie tam bohemy artystycznych, tak? A w starożytności tak nie było, bo i w naszej starożytności słowiańskiej, i też w tym na Bliskim Wschodzie, i Dalekim Wschodzie, i w obu Amerykach, no było to jednak doświadczenie dla... Każdy mógł tego doświadczyć. W Grecji tak naprawdę nawet niewolnicy mogli doświadczyć, obcokrajowcy, przyjezdni, tak? Tylko ludzie z jakimś tam naprawdę ciężkim grzechem, tak? Nie byli dopuszczani do tych ceremonii. I tak naprawdę było to medycyna, można tak powiedzieć, to też jest takie słowo teraz modne i to też przyszło właśnie z kręgu Ameryki Południowej, bo tam to jest przyjęte, że ci szamani określają te wszystkie substancje jako medycyny, czyli nie patrzą na to jako na coś odskocznie od świata, czy jako inspirację do sztuki, choć ona też jest tam dla nich tym, ale głównie jako właśnie coś, co
może człowieka uzdrawiać. I to też na takich wielu poziomach. Nie tylko dolegliwości fizyczne, ale też problemy natury duchowej, moralnej, etycznej. To też jest jakby, i tak samo było w Grecji, że to było, bardzo było to związane z ich religią, z ich misteriami. No właśnie, czyli grzyby te w starożytności miały swoją rolę duchową. My wiemy, podobno jak miałam spotkanie z panią profesor Muszyńską, powiedziała mi, że mamy jako populacja, jako ludzie, mamy informacje aktualnie na temat jakichś 2% całej populacji grzybów, że my tak naprawdę nie wiemy nic, odkrywamy dopiero to wszystko. No wiemy tylko, że to bardzo dziwni goście na Ziemi. Mało wiemy, mało odkrywamy, bo wszyscy nam mówią, że są bez żadnej wartości, że nieciekawe są, lepiej ich nie jeść, ciężkostrawne, nic nie dają. Okazuje się współcześnie, w czasie takiego wybuchu świadomości i kontaktu z własną strukturą polową człowieka, że to wszystko nieprawda, że mają niesamowitą rolę w tak zwanej sieci informacyjnej wszechświata. I na przykład ja o nich myślę jak o tunelach łączących ludzi ze świadomością Matki Gai, czy wręcz z różnymi wymiarami. Gdybyśmy umieli się z nimi zaprzyjaźnić, moim zdaniem, jako cywilizacja bylibyśmy znacznie dalej. Jak ty postrzegasz rolę grzybów? Kim czy czym one są? Czy masz jakiś własny wniosek co do ich pochodzenia? Czy one tutaj się pojawiły tak jak się myśli, że je coś tam przywiało, jakiś wiatr kosmiczny? Jak to było? Teorii jest wiele i ta o tym zasiedleniu to jest teoria, z którą ja jakby, ona jest dyskusyjna, tak? I ja miałem swoje też wglądy na ten temat, tak? I też czytałem, jak to starożytni uważali. No i miałem taki wgląd, że to jest też, ale też poprzez obserwacje swoje w przyrodzie, bo zauważyłem, że te grzyby się jako pierwsze pojawiają. Też to jest taka historia związana z moim przyjacielem, który miał las i posiał, kupił grzybnię taką w płynie, czy no taką grzybnię się kupuje, maślaki, tam jakieś prawdziwki i tak dalej. I posiał tą grzybnię w tym lesie, no i tak liczył, że będzie potentatem tych maślaków i tych prawdziwków, podgrzybków. No a okazuje się, że wyrosły same muchomory czerwone. No i wtedy zaczął szukać informacji, dotarł na mojego bloga i się ze mną skontaktował i mi opowiedział to, że no zobacz, tak zrobiłem, a wyszły same muchomory. I to też, i miałem też takie przemyślenia wtedy, że bardzo często w tych starożytnych kulturach się określało, że te grzyby to są emanacje Boga na ziemi. Czy że odzwierciedlają taką zasadę tego dwumiana, czyli jeszcze z tych legend odnośnie preadamitów, czyli istot z Atlantydy czy przed Atlantydą, które były i według tej mitologii jeszcze nie miały płci, czyli były tak jakby nadpłciowe. I to też jest, bardzo często jest ten grzyb tak przedstawiany alchemicznych, jako taka istota, która łączy cechy żeńskie, męskie, dzień i noc, ziemię i niebo i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest taką emanacją absolutu w ziemskiej materii, tak? I też często się mówi, że ten grzyb jest pierwszy i ostatni, tak? Alfa i omega i tak dalej. No i też to też jakby było mi to dane obserwować, że najpierw wychodzą te grzyby, a później wszystkie inne w lesie. Znaczy, ja się tak wtrącę. Uważam, że one się pojawiają wszędzie tam, gdzie zaburzają się ekosystemy w każdym znaczeniu, prawda? Jakby miały jakąś korygującą rolę, jakby spajały pewne rzeczy, przetwarzały przez siebie, korygowały informacje. Ja mam takie odczucie. No,
jest to jedna kolejna teoria, tak, do którą można dopisać sobie. No ale tak jak ja miałem takie swoje obserwacje, że one wychodzą pierwsze i później są te cała reszta, bo te maślaki, które on posiał, one też wyszły, ale później, tak? I tak samo teraz się sezon kończy i w zasadzie już innych grzybów już nie ma, a grzyby dalej są, czerwone muchomory, tak? Tak dalej jest, rosną. Jakie piękne. Tylko czyli są, pierwsze i ostatnie. Baranków Bożych już nie ma, wiesz. Baranki Boże już się nie zna. Baranki Boże, moi drodzy, to są takie malutkie amanity, które jeszcze nie mają czerwonego kapelusika. Mm-hmm. Tak, tak, tak. Ty napisałeś książkę o amanicie, tą i wiele następnych, jak już powiedziałam, że znakomitych, z których wynika eksplicite, naprawdę przeczytajcie, czym jest amanita albo kim jest. To jest wielka, solidnie ukrywana przez tajemne bractwa tajemnica elit, które się nią nie dzielą, ale mimo to tracą nad nią kontrolę w tym powszechnym wybuchu świadomości. Czyli najpierw była książka Święty Grzybóg z wizerunkiem papieża przebranego za amanitę na okładce. O, tu wam pokażę, tutaj sobie siedzi. I ta książka nie pozostawiła żadnych złudzeń, już ta pierwsza, co do wielkiego kłamstwa, które kontrolerzy wykorzystali, żeby nas od tej amanity i innych świętych grzybów skutecznie odwrócić. Zasłony zostały opuszczone, dostęp do wiedzy zablokowany, no i dlatego trzeba nam wszystkim edukacji, jak najsolidniejszej. A dzisiaj mamy, słuchajcie, eksperta. Uważam, że największego tutaj w naszej części Europy od amanity. Zatem proszę, żebyś teraz bez migania odpowiedział mi na pytanie, kim jest amanita? No, to jest pytanie naprawdę, na które można by odpowiadać długo. No, amanita jest, no tak jak mówiłem, jest przynajmniej dla tych starożytnych wszystkich cywilizacji, była emanacją Boga na ziemi, tak? Czyli niosła te duchowe jakości tego stwórcy, tak? Czyli niezliczona ilość bogów była tak naprawdę ukazywana. Nawet powiem tak, że ten człowiek, na którym ja opierałem się na jego badaniach, pisząc swoją książkę, no to twierdził, że praktycznie absolutnie wszyscy większość bogów tych religii starożytnych, no to tak naprawdę były takie antropomorficzne, alegoryczne przedstawienia grzybów. Na przykład dajmy na to, weźmy sobie Mitras, tak? Czy bardziej bliższy nam Dionizos, tak? Czy dalej idźmy Jezus, tak? I kolejni, tak? I kolejni, i następni. No, że to nie były postacie historyczne, tak jak dzisiaj na przykład literaliści, ja tak powiem, że jest taki nurt literalizmu, który odczytuje te mity starożytne literalnie, tak? Że był jakiś Dionizos, on zamienił wodę w wino, no i miał rozmiar buta taki, a taki, urodził się to tyle i tyle, i tak dalej. I do tego wszystkiego. Jezus Chrystus, tak, urodził się tu i tu. Słowa, że tak powiem, brzmi trochę inaczej. I tu trochę jest przez to też kontrowersyjna, bo ten nurt literalny przyjął się tak bardzo szeroko na świecie. I ludzie tak odczytują na przykład Biblię, czy Stary Testament, czy Nowy Testament, no tak literalnie, że to są po prostu dane historyczne o ludziach takich jak my, którzy po prostu żyli, rodzili się, mieli imię, nazwisko i tak dalej, rozmiar buta jakiś, tak, i tak dalej. No, natomiast jest ta teoria, że to są konstrukty symboliczne, że to są archetypy, że one się odwołują do
cech charakteru ludzkiego, a niekoniecznie, że to były jakieś postacie takie z krwi i kości. Tak? I bardzo często właśnie tutaj ci bogowie, to też zauważył ten John Allegro przede mną, a przed nim jeszcze parę osób przed nim też, że na przykład jednym z najstarszych takich bogów no to był bóg Soma. Później on był przechrzczony na boga Haome przez Indoirańczyków. No i on tam też wiele wskazuje na to, że to też nie była postać historyczna, która żyła i umarła za nasze grzechy i tak dalej, tylko że było to jakby antropomorficzne przedstawienie grzyba, czyli antropomorficzne, czyli nadane cechy ludzkie zostały grzybowi i dostał imię, tak, Soma, Dionizos, Mitras, Jezus i tak dalej. No i tych bogów jest, tych, ja mówię grzybogów, tak, jest ich dziesiątki i tak naprawdę jest to taka historia bez końca, tak, no bo tych bogów jest, tych grzybogów jest tylu i to też jest ciekawe, bo te misteria, pierwsze to były takie misteria, że była taka opowieść, ten mit był dla wszystkich, tak, i ta procesja z tym koszyku niesiono tego małego Dionizosa na przykład, tak, i wszyscy Grecy mogli doświadczyć tego i uczestniczyć w tej procesji, tak, i tam śpiewano jakieś pieśni, wychwalano go i tak dalej, i tak dalej. Natomiast była też część druga, czyli misterium dla wybranych, dla wtajemniczonych. I wtedy na tym misterium już byli dopuszczani ci wybrani i oni dostawali to Boże ciało do spożycia. Tak? I była to taka ceremonia, jak to mówi teraz, to jest mocno nadużywane słowo w Polsce, ale tak to można określić, że to był taki ryt wprowadzający, ryt, ceremonia dla wtajemniczonych. Natomiast same te procesje, te właśnie święta były podzielone na część jawną i tą część mistyczną, mystos, czyli ukryty, tak, zakryty, dla wtajemniczonych przeznaczony. Czyli doświadczenie no i emanacji Bożej było w tej części utajnionej. Jeżeli myślimy o tym jako rytuale, no to ten rytuał był właśnie niedostępny dla tak zwanych zwyklaków, dla tych, którzy nie wiedzieli być może, jak skorzystać z tego, co taki kontakt może im przynieść. Tak? Być może ta elitarność tego rytuału była w jakimś sensie uzasadniona, jak ty sądzisz? Bo to jest moja. Tak, ja uważam, że tak, że jak najbardziej. I bardzo długo to tak trwało i tak mi się wydaje też, że i współczesne religie też to przejęły, że jest ta część, właśnie te procesje, te wszystkie takie te rzeczy odpusty i tak dalej, kolorowe jakieś, gdzie absolutnie 90-100% tych wiernych może tego doświadczyć i jest ta część zarezerwowana. Być może było to właśnie po to zrobione, żeby ci ludzie mogli się odpowiednio do tego przygotować, tak, żeby mogli o siebie zadbać, żeby ci starsi mogli wprowadzić tych młodszych. Taki rytuał wprowadzający był bardzo ważny w tych wszystkich kulturach starożytnych, czy to przejścia z bycia dzieckiem w dorosłość, czy to przejścia później do jakichś tam bractw, czy towarzystw, tak jak to się mówi, że ci niewtajemniczeni na przykład w masonerii byli zwani profanami, tak? Czyli żeby chodziło o to, żeby i też w starożytnej Grecji też chodziło o to, żeby ten ludzie nie profanowali tego, nie bezcześcili tych właśnie świętych dla tych starożytnych kapłanów, mędrców, magów, świętych, sprawiedliwych, czy jakich tam zwał, tak zwał, żeby nie profanowali tego świętego według nich grzyba. No i to. No właśnie. I stąd to się dzieje. I ta tradycja była kontynuowana i do średniowiecza i dalej jest kontynuowana.
Tak jest. Ale wiesz, jeśli sobie pomyślimy, że no takie święte grzyby pojawiają się najczęściej właśnie po burzy, czyli wtedy, kiedy jest zmieniona energetyka silnie, pojawia się jakiś taki impuls, który jest nowym początkiem, bo te pioruny no, mają w sobie ten potencjał plazmy, eteru. No i to trzeba przyznać Amanicie, że ona wtedy od razu odpala, prawda? Więc jeśli taki kontakt z tym prawzorcem ktoś powinien mieć, no to ja bym powiedziała, że właśnie ten wtajemniczony, że profan nie będzie w stanie nic z tym zrobić i przejdzie do takich użytkowych funkcjonalności, które zabierają tym grzybom tą świętość, która powoduje, że jasnowidzący, kiedy patrzy na kogoś, kto świadomie przechodzi ceremonię grzybową, to widzi, że on bardziej świeci. Więc ja jestem za elitarnością świętych grzybów i jestem za tym, żeby również wykorzystywać ich potencjał, który no niektórzy określają potencjałem porządkującym czy tam leczniczym, bo ja uważam, że one są po to, żeby właśnie przywracać harmonię. A powiesz mi, czym biochemicznie jest amanita? No, czy to jest trucizna, czy to jest lek? Bo jak wiemy, oboje ma w sobie oba te aspekty. No tak, i tak też starożytni uważali. W zasadzie to, co powiedziałeś, że jest i trucizną, i lekiem. Tak? Mieli na przykład symbol bazyliszka odnośnie muchomora. No, że to był nasz zbawiciel świata, bazyliszek, ale też i właśnie trucizna, tak, że był jadowity i ludzie mogli sobie tym zrobić krzywdę. No więc i też Paracelsus stwierdził, że jak on to mówił, że liczy się dawka. I to dawka czyni, co jest trucizną, a co jest medycyną czy lekiem. No cóż, można się z tym zgadzać lub nie zgadzać. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, to powiem ci, że to jest dyskusyjne, ten cytat. Natomiast odnośnie do muchomora, to 100% tak pasuje. Tak, tak, mamy ten kwas ibotenowy, tak, i mamy muscymol, mamy dwie substancje, które w procesie odpowiedniego przygotowania truciznę przetwarzają na wielkie dobro, tak? Możesz opowiedzieć parę słów na ten temat? No tak, tutaj to są te główne substancje, muscymol i kwas ibotenowy, a tak naprawdę w grzybie jest niezliczona ilość substancji i to też biochemicy się tym zajmują, ci co się zajmują, no to się wypowiadają, jest i muskaryna, jest masa tego wszystkiego i te substancje jeszcze nie są do końca zbadane, ba, nawet ten kwas ibotenowy i muscymol tak do końca nie są, że tak powiem, wyjaśnione, jak działają, na co pomagają i tak dalej, chociaż tutaj już najwięcej jest tych badań właśnie nad tymi dwoma substancjami z tego grzyba, no ale ten grzyb jest taką, no jest skarbnicą, tak, tych ciekawych, niepoznanych substancji, które mają do łagodzenia różnych dolegliwości, o tak to powiedzmy, tak, nie powiem tak, że jest to potencjał do uzdrawiania jakiegoś totalnego człowieka, aczkolwiek i takie anegdotyczne historie słyszałem, czytałem. Jest fajne słowo, no, potencjał prozdrowotny. Lubię. Tak, tak, no potencjał prozdrowotny, tak, ale też i potencjał, nie ukrywajmy, potencjał do zaszkodzenia sobie, czego też są właśnie wśród tych profanów przykłady tego, tak? Bo ktoś nie odliczył dobrze dawki, niedobrze ususzył, niedobrze ocenił swoje możliwości w tym względzie i tak dalej, i tak dalej. Także no tutaj, ale to tak jak z każdą medycyną. Jeśli rozmawiamy o amanicie, no to musimy zauważyć jej potencjał, który tutaj budzi największe zainteresowanie, czyli właśnie potencjał psychodeliczny. Ja uważam, że bardzo szlachetny, dlatego że wielu z tych, którzy kontaktują się z tym świętym grzybem, wiele mówi o praktycznym
O praktycznej dekonstrukcji ego, tak? I nie każdy psychodelik ma ten potencjał. Ja uważam, że przydałoby się wielu profanom i wielu członkom elit doświadczyć go dokumentnie, akurat w tej kwestii. Jak ty sądzisz? No, no tutaj to jest sprawa dyskusyjna. Powiem tak, że istnieje dużo przesłanek, żeby jednak stwierdzić, że nie wszystkim psychodeliki zrobią dobrze i nie dla każdego jest to droga po prostu. Raz, że jedni są, dajmy na to, są tak sensytywni, że już nie potrzebują sobie otwierać kolejnych przestrzeni, że tak powiem, teleempatycznych czy wglądowych. Jeszcze inni mają nie, bo tak, bo to jest to, co tutaj się pojawia, ten temat dekonstrukcji ego, tak? To jest też istotne i tutaj nie wiem, może też trochę na ten temat sobie powiemy, że żeby zdekonstruować ego, to jest taki paradoks, to ego musi być skonstruowane najpierw, tak? I to tak jak ja miałem taką metaforę też pogrzebową w wizji, że no są takie klocki Lego, tak? Jak sobie zabierzemy pierwszą literkę z tych klocków, to mamy klocki ego, tak? I żeby zdekonstruować to ego, to najpierw ta budowla musi być zbudowana po kolei z tych klocuszków i musi jakoś wyglądać i jakoś się trzymać kupy, tak? Jak tego nie ma, no i tutaj jest pierwsze takie właśnie odnośnie tego BHP spożycia i dlatego, że nie każdy odniesie domniemaną korzyść z tego doświadczenia, tak? Jeżeli to ego nie jest dobrze ukształtowane, rozwinięte, w miarę zdrowe, no to jeszcze dekonstruować to, co jeszcze jest ledwo zbudowane. Nie wiem, jak to ująć, nie wiem, czy dobrze to ujmuję w słowach, ale no. Znaczy niewielu jest takich, którzy sobie ego dokładnie nie skonstruowali, wiesz, to jest taki... Nie, właśnie jest niby jest niewielu takich, ale jednak jest ten procent ludności. Dajmy na to praktyczny przykład, zaburzenia narcystyczne, tak, czy jak to się... Bipolar, tak, jest to jeszcze coś takiego, że... Dwubiegunowiec, tak, dwubiegunowiec. Ale głównie właśnie ludzie ze spektrum narcystycznego i to jest bardzo szerokie spektrum i właśnie tam jest ten problem, że ego nie jest zbudowane. No. I to jest tutaj, uważam, to nie jest to też tak, że ci ludzie na przykład nie mogliby odnieść jakieś korzyści z doświadczeń psychodelicznych. Natomiast no, tu jest ten problem, że to ego może być zbyt kruche, zbyt niedojrzałe, o, to jest to słowo, które szukałem, żeby udźwignąć to doświadczenie. I no, może to zaszkodzić w tym przypadku, w tym konkretnym przypadku, tak? Czy to właśnie jeszcze jest coś takiego jak osobowość z pogranicza, tak? Borderline. Borderline, o to widzisz, bardzo dobrze, że pamiętasz to, co mi uciekło teraz z pamięci. I tu też jest ten problem właśnie ego, niezbudowanego, niedojrzałego ego. Szamani to określali, że ktoś ma za słabą duszę jeszcze, tak? Czy na przykład Esseńczycy mówili, że ktoś nie jest jeszcze dość czysty w sercu i on powinien na przykład praktyki robić dużo praktyk odnośnie pokory, zanim zostanie tam wprowadzony w tą inicjację grzybową, tak? Na przykład właśnie ci Jeseńczycy, od których się zresztą wywodzi całe chrześcijaństwo i tylko i niestety, oni byli... niestety trochę o tym zapomniało, tak? Że się... Tak, że oni byli uzdrowicielami, nawet samo to słowo, Esseńczycy, tak, czyli tam cisi uzdrowiciele, tak? Że oni zwracali tą uwagę, że niektórzy synowie światłości jeszcze powinni trochę pracować nad pokorą, zanim przyjmą te dawki większe tych medycyn, tak? I tutaj nie zmieniło się nic w tym względzie, poza tym, że
Dawniej się po prostu mówiło, że to jest na przykład próżna chwała, tak, czy próżna sława i tak dalej. A dzisiaj się mówi zaburzenia takie i takie, tak, albo... Etykietki, etykietki takie. Tak, tak, no zmieniły się po prostu diagnozy. Tam wtedy etykietowano inaczej, dzisiaj po prostu się pozmieniało. Natomiast no, problem jest ten sam, tak? Ludzie z niedojrzałym ego mogą odnieść więcej szkód niż korzyści z tego doświadczenia, tak? Również ludzie zbyt wrażliwi, którzy już mają te wglądy telepatyczne, którzy już czują, tak, już są. W języku rosyjskim mamy taki termin ekstrasens, czyli mają ten szósty, siódmy zmysł, tak, uaktywniony i też wielu z nich już nie potrzebuje jeszcze bardziej się uwrażliwiać, tak, bo mogą się całkowicie odkleić. To też jest teraz taka nowomowa trochę, no, ale w sumie bardzo taka trafna, że mogą się odkleić od tego świata tutaj, że trzeba być, żeby się odrywać od materii, trzeba być dobrze uziemiony. O, to jest dobre. No właśnie, to dobre, jak powiedziałeś o tym, co jest niebezpieczne, to powiedz, co można zyskać dzięki oddziaływaniu substancji psychodelicznych. Jakie mogą być? No, to można... Tutaj można sobie poczytać masońskie, alchemiczne teksty. Znaczy wszystkie te tajne stowarzyszenia się na tym znają. Bądźcie pewni. Tak, że dla nich to była medycyna, która uzdrawia wszystkie choroby, że człowiek będzie długo żył w błogości, w zdrowym, przytomnym życiu. Czy też na przykład, nie wiem, na Soborze Trydenckim, jak sobie te dekrety ich poczytamy o Eucharystii, no to można to przełożyć równie dobrze do dzisiejszych właśnie tych używania psychodelików i tu się niczym się nie różni. Można sobie wstawić święte grzyby w miejsce Boże Ciało czy sakrament eucharystyczny i sobie przeczytać ten dekret o właśnie Bożym Ciele z Soboru Trydenckiego i po prostu wszystko się zgadza, tak, że oni to, był taki zwyczaj, że się nosiło Eucharystię chorym, że się przed spożyciem się badało siebie samego, tak? Czy spowiedź była konieczna do tego i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jakby, no jest bardzo dużo zalet, przynajmniej według tych religii misteryjnych. Też psychodeliki uczą nas umierać, bo to jest ciekawe, że w dzisiejszym świecie śmierć jest czymś, czego się ludzie bardzo boją, no ale dalej jest, tak? Jeszcze nauka nie wydłużyła tych telomerów, nie zmieniła ludziom kodu genetycznego, że będą znowu żyli po 1000, 2000 lat. No i ta śmierć jest czymś, co spotyka współczesnego człowieka. No i w tych też starożytnych misteriach był to nawet taki termin, że dobrze jest umrzeć jeszcze za życia. Nie wiem, czy to będzie dobrze zrozumiane, ale chodziło właśnie o to, że zażycie takich dużych dawek psychodelików daje człowiekowi to doświadczenie takiej śmierci jeszcze za życia. To jest bardzo takie trudne do zrozumienia dla być może ludzi współczesnych, którzy się tej śmierci tam tak boją, ale właśnie ci Grecy, na przykład starożytni Grecy mówili, że to nam daje, że idziemy na śmierć jak bez lęku, tak, że z nadzieją, że jest coś dalej, coś więcej, tak, że istnieje ta dusza, że nie jest koniec życia, to jest tylko koniec ciała i dalej nie ma nic, tylko no i psychodeliki według nich umożliwiały właśnie ten wgląd, żeby ludzie się przestali bać śmierci. I co też znajduje jakąś kontynuację na przykład w dzisiejszych zastosowaniach psychodelików. Na przykład u osób, które są nieuleczalnie chore, na przykład na jakieś tam już nowotwory, które już są bardzo rozbudowane, no i
medycyna im nie daje nadziei. No i oni bardzo często popadają w depresję, mają czarne myśli. I tutaj już było wiele takich badań robionych, że właśnie zażycie psylocybiny czy innych psychodelików potrafi złagodzić ten właśnie lęk przed śmiercią, czy tą właśnie taką depresję spowodowaną bardzo ciężką, nieuleczalną chorobą. Czyli daje taką nadzieję, tak? Ale to fantastyczne, bo te rytuały przejścia, zajrzenia za zasłony, no czasem pozwalają, przynajmniej ja tam widzę, zobaczyć to, że to jest iluzja, że jest jakiś koniec, że świadomość ludzka jest większa, jest wieczna, że się wiecznie przemieszcza, wiecznie poznaje, wiecznie rozrasta. No, trzeba też zauważyć potencjał kreacyjny psychodelików, tak? Bo jeśli ktoś własnymi technologiami nie doświadcza skutków poszerzenia świadomości, to czasem jednokrotne przejście takiej ceremonii psychodelicznej umożliwia sprawdzenie, co tam jest, do czego dążyć i że się nie bać. No tak, no i ja też od tego zaczynałem, tak, że chciałem mieć lepsze pomysły na obraz. Znam wielu reżyserów, no i w zasadzie którzy rozwiązują problemy podczas stawiania spektakli czy budowania planów właśnie w taki sposób niestandardowy, tak? Czyli używają psychodelików, tak? A czy ty uważasz, że powinno się psychodeliki stosować na co dzień, tak rekreacyjnie, czy raczej powinno się do nich podchodzić jak do świętości, tak żeby domknąć tutaj to spojrzenie na psychodeliki? Jakie jest twoje osobiste zdanie na ten temat? Moje osobiste zdanie. Ciężko powiedzieć, czy mam na ten temat jakieś radykalne, jakąś opinię radykalną, żebym powiedział tak, albo że jest tak, albo tak. Że to zależy od osoby, od przypadku. Teraz tak uważam, bo jak zaczynałem, no to faktycznie miałem takie podejście, bo zaczynałem swoją przygodę też od książek Terence'a McKenny, który tak twierdził, że był takim kontynuatorem tych misteriów starożytnych i twierdził, że raz w roku, a porządnie i z przygotowaniem w absolutnej ciszy, w absolutnej ciemności, z postem i tak dalej, wtedy przy zamkniętych oczach, bo wtedy mamy z tego największą korzyść, taką duchową, ale też i właśnie twórczą, jako inspiracyjną dla artystów. Tak, czy dla twórców, nawet nie tyle dla artystów, ale też dla wynalazców, dla informatyków, dla biotechnologów, no praktycznie projektantów, ubrań, sztuki, muzyki, no wszystko, wszystko. Cokolwiek napisałeś człowiek kreuje. W blogu o tym, że Crick odkrył DNA tak naprawdę w doświadczeniu psychodelicznym, prawda? To... Tak, tak, tak. I on się do tego jakby przyznał, tak? I wielu odkrywców, tak? No. Myszka komputerowa, tu mamy myszę w tle, to też mi od razu przychodzi, że no wielu, wielu naukowców, wielu artystów się przyznało, tak, że przed psychodelikami, a po psychodelikach to jest zupełnie inny rodzaj sztuki, że jest to sztuka wyższa, która przekazuje coś symbolicznie, która też inspiruje innych, która coś wnosi do świata. Oparcie na połączeniu przestrzeni, prawda? Może na tym polega właśnie ta psychodelia, że łączy pozornie oddalone punkty czasoprzestrzeni i widzimy jakiś pattern, jakiś wzorzec, tak? Patrząc na pewne plany z perspektywy wzniesienia, jakbyśmy może inaczej określili doświadczenie psychodeliczne. Zatem co tak, dzieje czy się też w rytuale? Tak, czy też po prostu poszerzenie percepcji, czyli widzimy szerzej z boku, jakby ktoś inny to widział, czy z kilku perspektyw, jak to widzi Stefan, jak to widzi Janusz, jak to widzi Maciek i tak dalej. I można spojrzeć nie tylko ze swojego ograniczonego tutaj spojrzenia, ale też właśnie zobaczyć to z innej perspektywy, szerzej, głębiej,
Ale tak jak mówię, nie mam takiego, jakby to powiedzieć, dogmatycznego spojrzenia na to, bo też miałem doświadczenia takie rekreacyjne, które bardzo sobie cenię, które były wspaniałe. Po mniejszych dawkach z przyjaciółmi gdzieś w lesie, gdzie po prostu było wspaniale. I mimo, że to nie dało mi to na przykład takiej inspiracji do twórczości, jak te właśnie duże dawki w ciemności z postem i tam, które się mieliły przez 12 godzin, i z których wychodziłem taki, jakbym, nie wiem, przeżył ileś wcieleń, to również właśnie te dawki rekreacyjne jakby bardzo dobrze wspominam. I mamy też jeszcze temat mikrodawek, czyli takich dawek, że tak powiem, podprogowych, których się prawie nie czuję, a które mogą bardzo, bardzo pomagać właśnie osobom z dolegliwościami jakimiś. Mogą łagodzić wiele chorób, wiele przypadłości. Tutaj choćby depresja, tak, choćby nerwica natręctw, schizofrenia. No mamy dużo, dużo, dużo takich trudnych, opornych dla współczesnych medycyn farmakologicznych schorzeń i dolegliwości, na które grzyby pomagają znacznie lepiej, szybciej i nie mają tylu skutków ubocznych, tak? Co oczywiście podkreślam, że to nie jest porada medyczna, tak? Bo, absolutnie. Ale jesteśmy lekarzami, jak macie problem, tak, idźcie do lekarza. Do Billa Gatesa. Ale jeszcze można sobie nawet poczytać właśnie współczesne badania nad psychodelikami. Głównie to teraz są te badania nad psylocybiną robione, aczkolwiek i też troszkę i muscymol powoli też jest brany przez fachowców i badany. No i faktycznie tam potwierdzają to, tak, że nie ma tylu, na przykład te klasyczne, ja tak mówię, konwencjonalne środki farmakologiczne, antydepresyjne, niosą ze sobą bardzo dużo skutków ubocznych, typu spadek libido, typu nudności, gorsze trawienie, taka zamułka, tak, bo one działają troszkę inaczej na emocje niż psychodeliki, tak, czyli te konwencjonalne medykamenty tłumią emocje, tak, i dlatego ten człowiek być może odczuwa mniej tej depresji, bo w ogóle czuje mniej, tak, natomiast grzyby działają tak, że one uwalniają te emocje z ciała. To też będzie pewnie bardzo trudne do zrozumienia dla wielu ludzi, ale jeszcze może powiem tak, że w medycynie chińskiej, choćby, żeby jeszcze cofnąć się, tak, uważano, że na przykład dużo emocji, na przykład gniew, że się kumuluje gdzieś w wątrobie, tak, i z tego mogą wynikać problemy z wątrobą i tak dalej, że różne emocje się kumulują w różnych organach. No i tutaj, jeśli sobie połączymy te kropki na muchomorze, że grzyb pomaga uwolnić te emocje z różnych organów i tak dalej, no to te organy odżywają, człowiek odżywa i zupełnie też się pozbywa tej depresji. Podobnie też jak konwencjonalne leki też mogą pomóc tym ludziom zdepresjonowanym, ale troszkę na innym, inny jest mechanizm tego działania, więc no dla każdego. I na dzień dzisiejszy mówię też, też się spotkałem na przykład z przeciwnikami mikrodawek, którzy mówią, że w naturze tak się nie odbywa to, że po prostu te grzyby rosną raz na jakiś czas w sezonie i wtedy ci szamani właśnie zbierali je, odczekiwali do nowego roku te 2-3 miesiące i wtedy była ta ceremonia, tak, uświęcona i tak dalej. I że staroludni nie mikrodawkowali tych grzybów przez pół roku i tak dalej. No ale tak jak mówię, inne jest doświadczenie, też w innych teraz te problemy współczesnych ludzi, więc kto wie, może te mikrodawki są też zasadne, tak? Po prostu
wszystko zależy od człowieka, tak? Każdy musi się włączyć i sobie po prostu słuchać siebie, tak? Słuchać własnej też intuicji, która w oparciu o psychodeliki się powiększa. No tak, myszka tak, wie. To też, myszka też jest wie. Ten problem. Zobaczcie, że... zobaczcie, za mną jest taka myszka i ona wie, że ona może tam nadgryzać. Zobaczcie, myszka jadła amanitę. Bardzo dobrze namalowana mysz, tak wtrącę. Jako człowiek, który niejedną mysz oglądał na żywo, to widzę, że bardzo dobrze jest. Dobrze. Oj, tak mysz mi się tutaj wywróciła, tak a propos. Ale mówisz o malowaniu, to przejdźmy sobie do obrazu. Bo tutaj na okładce twojej pierwszej książki mamy tutaj papieża przebranego za muchomora. W następnych książkach jest wiele obrazów kolejnych papieży, którzy, to nie tylko mucet, tak, ale to wszystkie te kapelusze, te wszystkie narzutki różne, te białe szaty, te komrze pod spodem. No, nie da się ukryć, że oni są za muchomory przebrani. Dlaczego oni są przebrani za muchomory? Jaki to jest komunikat? Sądzę, że jak się z tym pierwszy raz zetknąłeś, to musiałeś być zszokowany własnym odkryciem, nie? Dlaczego to tak jest? No to też nie do końca było moje odkrycie. Tak się przyznam, że wiele osób już przede mną miało takie skojarzenie. Czasem w żartach to było powiedziane. Może nikt tego tak nie zbadał, nie wniknął, nie prześwietlił tego wszystkiego, bo to też jest, że jak sobie patrzymy na te symbole w sztuce, czy właśnie w ikonografii chrześcijańskiej, czy w innych właśnie misteryjnej i tak dalej, to patrząc na pojedyncze dzieło sztuki, nie do końca, nie zawsze jesteśmy w stanie skojarzyć i to skojarzenie złapać. Ale jeżeli sobie zobaczymy, że zarówno też bardzo często to drzewo wiedzy edeńskie jest przedstawiane jako muchomor, czy też jako grzyby psylocybowe, że bardzo często na przykład wejście Jezusa do Jeruzalem jest tak przedstawiane, że rosną jakieś grzyby niedefinitywne, tak? Bo to też wszystko jest tak dla tych wtajemniczonych trochę zrobione, tak? Żeby oni wiedzieli, a żeby ci parafianie się nie zorientowali, tak? Czy kto ma wiedzieć, ten wie. O, to jest to, co właśnie chyba najlepiej to obrazuje, tak, że jest to sztuka wielowarstwowa, że mamy wiele warstw i wiele osób może patrzeć na te dzieła sztuki, czy te stroje i tak dalej i każdy w zależności od tego, od swojej wiedzy, doświadczeń, czy przynależności do różnych bractw, no to zobaczy co innego, tak, więc no jest to takie, jest to... Kwestia percepcji, tak? Kwestia percepcji, ciekawy fenomen, no, że opowiadają o cudach, o wglądach, wizjach, że niebiosa się otwierają i tak przypadkiem są ubrani jako ten grzyb, który no, w dużych dawkach niesie naprawdę potężny, może przynieść potężne wglądy, objawienia. No właśnie, jak sobie pomyślimy, to może takie grube pytanie, no ale ja czytałam Eucharystię Muscarię. No więc powiedzmy sobie o tym, że to nie zawsze tak było, że w Eucharystii był opłatek i wino, które no też można uznawać za substancję psychodeliczną. Ja nie za bardzo bym poszła tym tropem. Natomiast kiedyś podczas misteriów eleuzyjskich pito sok winogronowy z dodatkiem wyciągu z muchomora, tak? Który może nie tego muchomora, może innego. Nie wiemy tego dokładnie, jak niczego właściwie. Natomiast wiesz, jak zobaczyłam w twoich książkach ilustrację monstrancji i obok nóżki grzyba i spodu kapelusza, zresztą uśmiechniętego czasem, nie miałam żadnych wątpliwości, że to skojarzenie jest słuszne. No muszę cię zapytać, czy Kościół katolicki czci muchomora czerwonego? Twoje zdanie. Bardzo,
Bardzo, no moje zdanie jest takie, że na pewno czcili go Esseńczycy, czyli ci, którzy zapoczątkowali w ogóle chrześcijaństwo, nawet nie tyle Kościół katolicki, tak? I później pierwsza teoria Johna Allegro była taka, że tylko Esseńczycy i potem wybrane bractwa eucharystyczne miały dostęp do tej sekretnej wiedzy o prawdziwym idencie tego Bożego ciała, tak? Tego sekretnego, dziwnego sakramentu, tak? Czy tajemniczego, czy chleba anielskiego, czy drugiego chleba. No były masa określeń było na tą substancję, którą podkreślam, że jednym z najstarszych zwyczajów Kościoła katolickiego było noszenie Eucharystii do chorych. I to teraz tym bardziej w świetle współczesnych badań na temat mikrodawek, czy też dawek większych i tego, jak potrafią uzdrawiać właśnie, czy łagodzić różne dolegliwości ludzkie. No, daje tutaj naprawdę dużo, no sporo do myślenia, tak? Otwiera naprawdę ciekawe pole do spekulacji, bo wszystko jest tutaj takie niedefinitywne właśnie przez to, że przez setki, jeśli nawet nie tysiące lat, no było to misterium i dla Greków, było to misterium dla wybranych. I tylko dzisiaj mamy w zasadzie, we współczesnych czasach, mamy taką sytuację, że tak zwani profani, tacy jak na przykład my, którzy no nie jesteśmy inicjowani w żadne bractwo masońskie, ani no nie jestem papieżem, ani nawet biskupem. Ale już może chwalić Boga, słuchaj, chwalić muchomora. No, no być może, muchomor, energia elektryczna, pioruny, jest epoka elektryczna. Przez to, że jest epoka elektryczna, co już Wedy przepowiadały, no to mamy dostęp do internetu. W internecie jest wszystko absolutnie, tak? I a dzisiaj internet każdy też profan się urodził w doświadczeniu psychodelicznym. Tak, jak najbardziej. No mówię, epoka elektryczna, elektryczność jest wszędzie i informacja się przenosi błyskawicznie, jak błyskawicą, tak? I każdy profan, i to jest taka jedyna sytuacja teraz, od tysięcy lat nie było nigdy czegoś takiego, że dziś każdy profan, obojętnie w jakim jest wieku, w jakim jest ten, może sobie wejść w internet i jak ma dużo czasu i chęci, to może sobie większość tych tajemnic, o których już być może ci masoni i ci hierarchowie kościelni już zapomnieli albo gdzieś im to umknęło, to dzisiaj ci profani mogą sobie to wszystko wygooglować, wyczytać w bibliotekach, w książkach, pościągać sobie odpowiednie filmy, obejrzeć, samemu zgłębiać. I no, zresztą nawet mamy to w Biblii, że przyjdzie taki czas, kiedy te wszystkie prawdy, które były przez eony ukryte, będą ludzie krzyczeć po prostu, będzie to dostępne dla każdego. Tak? I też Wedy i Biblia mówią, że w tych czasach tak zwanych ostatecznych, apokaliptycznych. I też warto powiedzieć, co to znaczy tak naprawdę apokalipsa. Tak, że to nie jest tak, jak nam filmy z Hollywoodu amerykańskie pokazują często, czy różne komiksy, że to jest jakiś koniec świata, meteoryt przyleci, wulkan wybuchnie, czy tam będzie jakiś sztorm i tak dalej, tylko apokalipsa, jeśli weźmiemy te greckie słowo, co to znaczy, no to jest po prostu odsłonięcie zasłony, czyli ujawnienie, czyli większy, szerszy dostęp do wiedzy dla większej ilości ludzi. I w tych czasach, i tak w zasadzie jest, że w tych czasach, jeżeli ktoś chce poznać jakieś prawdy starożytne, no to ma najwięcej ku temu środków, możliwości, najwięcej jest ludzi, stron internetowych, książek. Dzisiaj tak naprawdę nie jesteśmy ograniczeni, tak jak to było jeszcze tysiące lat temu. No i przez to też, tu też jest to ryzyko, że człowiek może wznieść się na poziomy anielskie, bądź upaść na poziomy piekielne, albo nawet no, niżej niż zwierzęta. Tak to przynajmniej ci tam prorocy opisywali, że no, mamy taką możliwość dzisiaj. Dzisiejsze czasy oferują
oferują takie, no takie można możliwości. Chwalić grzyboga, a ja powiem, że żeby wszyscy przypadkiem nie mieli za dużego zapędu, no to właśnie być może, bo nie wiemy tego na pewno, być może kapelusik Amanity muscarii zamieniono na chlebek czy opłatek wypiekany ze zboża, tak? Z takiego dość podłego surowca, który na pewno przekroczenia granic poznania nie przyniesie i na pewno z drzewem, rajskim drzewem poznania ma niewiele wspólnego, tak? Także, a otumanienie alkoholowe, o którym się mówi, że Dionizos promował, tak? Zupełnie może nie mieć nic wspólnego z poznaniem, które dawała supersubstancja podawana w tajemniczonym podczas misteriów eleuzyjskich, które się przechodziło raz, ale pamiętało się całe życie, prawda, Wartku? No tak, tak. To było też właśnie, to było ciekawe, że zresztą nawet współcześni historycy religijni, czy ci, którzy się zajmują mitologią, rozróżniają właśnie, że to jest tylko w opinii takiej obiegowej, publicznej, że Dionizos jest bogiem wina. Tak, że tak naprawdę ci historycy, którzy tam bardziej się ten temat wgłębili, no to wszyscy mówią, nawet ci konserwatywni, nie związani z żadnym nurtem psychodelicznym, mówią, że to jest jednak nie wino było tą substancją tego boga wina. Tak? I to też wynikało po części z etymologii, że też w starożytności winem określano różne płyny, tak? Że mógłby to być oczywiście alkohol fermentowany, ale też mogłoby to być na przykład ekstrakt na soku z winogronowym i to też było określane jako win. Tak? Natomiast no, w dzisiejszym rozumieniu tego słowa no nie jest. Tak? Więc mamy ten, no, ten taki paradoks, że tak powiem, takie trochę przekłamanie, nawet nie wiem, czy ono było intencjonalne, czy po prostu no, tak po prostu wyszło. No może mamy zachętę do poszerzenia świadomości, wiesz, bo widzę, że patrząc na wiele procesów, które teraz bardzo szybko zachodzą, no to możemy powiedzieć, że uwalniamy się od religii. Być może, jeśli kogoś tym uraziłam, to przepraszam, ale no, taki proces jest widoczny gołym okiem. Być może właśnie uwolnienie od religii jest skutkiem poszerzenia świadomości albo właśnie otwiera drzwi tej osobistej pracy, osobistemu doświadczeniu, które to no mogą przynieść grzyby. Tak? Grzyby to jest taka populacja, nie wiem jak to powiedzieć, bo grzyby to nie zwierzęta, nie rośliny, osobne królestwo. I jeśli my się z tymi grzybami zapoznamy, jeśli zrozumiemy ich możliwość połączenia z nami, jeśli z tego skorzystamy, prawdopodobnie pójdziemy dalej. Jeśli nie poddamy się oczywiście blokowaniu tej wiedzy, no właśnie z tego powodu dzisiaj się tutaj spotykamy, żeby tą edukację tutaj propagować. Wartku, czym jest soma? Czy wyciąg z muchomora to jest soma? No wiele wskazuje, że tak. Wiele wskazuje, że tak. Ten pierwszy badacz, który notabene nie był żadnym naukowcem, tylko bankierem, Gordon Wasson, no stwierdził, że to jest soma i naprawdę podał masę różnych dowodów pośrednich, w tym też dowodów negatywnych na to, że ta soma była właśnie tym muchomorem, bo starożytni określali tą somę, że trojako, że to jest jakaś roślina, jakiś eliksir z tej rośliny i jeszcze do tego właśnie Bóg osobowy, tak? Czyli ten jednonogi niezrodzony, co też już daje nam do myślenia
co to mogło być. Grzyby mają właśnie taką jedną nogę, czy na przykład filtr podtrzymuje świat. No w starożytnych tych kosmologiach mieliśmy tak zwaną kopułę, to się nazywało rakija, nad pieczęcią ziemską. No i zazwyczaj ta kopuła była na jakichś filarach, czy słonie to podtrzymywały i tak dalej, i tak dalej. No i można sobie wydedukować, tak? Jeżeli używali takich określeń, no to ten kształt grzybowy też jest kopulasty, tak? Też jest ten filar. No wiele wskazuje, tam również są inne teorie, że to był miks jakichś substancji, w tym i grzybów i innych substancji psychodelicznych. No i to też podobnie się stało tak jak z tą naszą Eucharystią, że przez te tysiące, setki lat utracono ten aktywny składnik, czy przestano to stosować i zastosowano jakieś tam, powiedzmy, takie, ja to mówię, placebo, tak? Takie zamienniki niedziałające, czyli coś, co tam odurzało, ale no nie dawało tych glądów, albo coś, co w ogóle nie ma działania aktywnego, tak jak u nas właśnie te opłatki zbożowe. Ale tak, no wiele wskazuje na to, że czyli eliksir przeszedł do rangi symbolu, tak? A zamiast pociągać, żeby go doświadczyć, trzeba było się nauczyć posługiwać nim jak jakąś nomenklaturą, tak? Czyli wypłaszczenie kompletne, być może stąd ucieczka z głębokiej duchowości, z wglądów właśnie do płaskiej dość religijności, która no nie dawała, tych, nie otwierała tych ścieżek, które można by powiedzieć no, są drogą do bóstwa, tak? Bo doświadczenie psychodeliczne, doświadczenie grzybowe, no, jak we wszystkich starych opowieściach, prowadzi do takiego pomyślenia o wprowadzeniu Boga do siebie, tak? I w gnostyckim rozumieniu, i w szumeryjskim, i irańskim, tak? Tym w tych kulturach mamy powtórzenie, tak? Tego, tej figury jadalnego bóstwa, czy tej figury bóstwa, z którym można się skomunikować ze sprawą jakiegoś eliksiru. Ty dużo piszesz o tym w swoich książkach. No tak, tak, tak. A jaka? Tak uważam. Jaka jest twoja percepcja teraz, kiedy już jesteś daleko, daleko? Dużo widziałeś, przeszedłeś dużo procedur. Czy to doświadczenie na każdym etapie jest boskie, powtarzalne, czy też staje się po prostu motorem rozwoju duchowego? To też zależy. To też zależy. Tak jak mówiłem, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, od przygotowania, od naprawdę wielu, wielu zmiennych czynników, od człowieka, co on wnosi w to doświadczenie, od intencji. I tak jak mówiłem, czasem to może być zupełnie coś rekreacyjnego, co nie przyniesie żadnych wglądów, żadnych nowych pomysłów, absolutnie niczego. Będzie po prostu takim doświadczeniem no dalekim od duchowości, tak? A z drugiej strony ludzie, którzy się do tego przygotowują, którzy niosą ze sobą jakieś tam jakości duchowej, czy mają taką intencję, mogą faktycznie tego doświadczyć. I to jest taki paradoks, że dwie osoby mogą obok siebie doświadczać i ktoś jeden z tego doświadczenia wyjdzie i powie, że no to jest największe doświadczenie duchowe, jakie kiedykolwiek przeżyłem, a drugi wstanie, otrzepie się i powie, kurczę, to ja po jednym piwie mam tak samo, tak? I w ogóle nic nie czuję tutaj. Nie mam żadnych wglądów, nic mi się nie przyśniło, krasnoludków nie widziałem, Jezus się nie odezwał, dziękuję, do widzenia, to jest nie dla mnie, tak? A ktoś inny powie, game changer, tak? Tu próbowałem tego, a tutaj nagle jeden dzień zjadłem, depresja mi minęła, tutaj mam pomysły na to, na biznes, na firmę,
tutaj ogródek, zaczynam rozmawiać z roślinami, tak? No to też się może skończyć różnie, tak? Wiadomo, człowiek będzie więcej z roślinami rozmawiał niż z ludźmi, no to już można się zastanawiać, czy mu to naprawdę pomogło, tak? Ale zależy, no jaki jest też cel. Jaki jest cel, słuchaj, bo to niektórzy mają. Tak, tak, jaka jest intencja, jakie są efekty tego, bo też czytałem takie właśnie raporty, że ktoś faktycznie twierdził, że rozmawia z tymi roślinami i ludzie się śmieli z niego, a te rośliny rosły dwa razy większe, czy szybciej, lepiej, tak? Czy warzywa były. No i on też mówił, no kurczę, nie wiem jak, ale tak się dzieje, że wyczuwam, ile im tej wody dać, co tam zrobić i tak dalej, żeby lepiej rosły. No, można tutaj to oczywiście zakwestionować, tak, ale myślę, że właśnie rezultaty tego też nam powiedzą, tak? Po owocach ich poznacie, słuchajcie. Tak, no po owocach, co zasiejecie, to zbierzecie i co zbierzecie, no. Po owocach, tak? Znaczy warto powiedzieć, że niektórzy mówią, że w kontakcie z amanitą nie czują nic. A ja zawsze wtedy pytam, a czy jesz cukry? Czy pijesz dużo napojów gazowanych? Czy na przykład przesadnie solisz? A może jesteś uzależniony od substancji alkoholowych, które to ci wcale nie pomogą? Bywa różnie, tak? Trzeba chyba podkreślić, że warto być zdyscyplinowanym, bo wtedy łatwiej poczuć pewne efekty, niż pozwalać sobie na rozpasanie. No tak, no i tu też możemy wrócić do Soboru Trydenckiego, gdzie mówili, że można to Boże Ciało pożywać na swoją niekorzyść, tak? Na swoją zgubę. Wręcz takich słów tam używali, że ci, którzy się nie sprawdzą, nie wyspowiadają i tak dalej, no to będą pożywać na swoją zgubę, tak? Ku śmierci. Będą się umartwiać tym, tak? I mogą chorować, tak? Już nawet tam w Koryncie był ten zbór Pawła, tak? Który chorował, bo uwaga, używali właśnie Eucharystii w sposób niegodny. Tam nie do końca jest powiedziane w zasadzie, jak to było, ale no można wyczytać między słowami, że można i psychodeliki można i nadużywać, i zażywać szkodliwie, nadmiernie je wykorzystywać, tak? Można wysycić, przesycić się również i tym. I też się, że tak powiem, to może nie jest tak przyjęte. Zawsze się mówi, że raczej psychodelików ciężko nadużyć, tak? Że łatwiej to zrobić z alkoholem, z tymi twardymi narkotykami, takimi jak heroina, amfetamina, kokaina i tak dalej. Ale też są i takie wyjątki, że i psychodeliki można stosować nieodpowiedzialnie i szkodząc sobie. Także no. Dobrze. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To powiedzmy, jak to. Musimy to dyplomatycznie powiedzieć. Na co, czy w czym może pomóc amanita, oprócz wyłączając w tej chwili te psychodeliczne aspekty, które mogą zmienić człowieka albo spowodować, że zmieni się jego percepcja. Możemy powiedzieć, powiedzieliśmy już o działaniach równoważących, jeśli chodzi o sferę psychiczną. Ja wiem o tym, że wielu sportowców uważa, że czują możliwość udźwignięcia większych obciążeń, że sportowcy, którzy walczą, tak, w różnych sportach walki, przewidują pewne rzeczy, czy w klatce, czy tam na ringu, szybciej, jakby wiedzieli, co zrobi przeciwnik. Wiemy, że mamy raporty, że dla wielu ludzi poprawia wydolność amanita, zdolności kognitywne. Jak ty byś na to patrzył? Co ty byś tutaj dodał? Pewnie masz doświadczenia, jakieś relacje. O czym możemy powiedzieć jako takich sygnalnych przykładach? I to jest też ta, ja to mówię, taka dawka crossfitowa, można powiedzieć. Czyli ani nie duża, ani nie mikrodawka. Czyli takie coś pomiędzy. No i to też na przykład na Syberii te plemiona wszystkie,
używały tego właśnie do ciężkiej pracy, do długich, wielogodzinnych wędrówek z reniferami, do jakichś tam naprawdę wyczerpujących prac. No i to trochę działało tak właśnie pobudzająco na mięśnie, na wydolność. Później oczywiście to się wszystko odsypiało, ale co ciekawe, nie niosło to skutków ubocznych, takich jak na przykład no, współczesne energetyki, też żeby nie podawać nazw, no, ale są jakieś tam energetyki. Nie fruwamy po nich, nie fruwamy, nie, nie. No, czy choćby nawet to rozróżnienie między koką a kokainą, tak? Jest koka i kokaina i koka była używana przez te tradycyjne ludy i oni wiedzieli, jak to używać i nie szkodziło im to, tak? Robili długie wędrówki przez te Andy, ci wszyscy Indianie i wszystko było dobrze. Biały człowiek zrobił białą kokainę z koki zielonej i nagle już się zaczęły problemy, tak? I tak samo można powiedzieć, że tutaj, że muchomor może być też tak użyty jak ta koka, że po prostu człowiek dostanie taki zastrzyk energii, takie doładowanie, będzie mógł na przykład, no nie wiem, porąbać tam pół tony drewna i później to po prostu zwyczajnie odeśpi, bez żadnych skutków ubocznych. Tak? I w ten sposób oni też to wykorzystywali. Na przykład no nawet w tej mitologii masońskiej jest to pokazane. Też tak niedefinitywnie, jak była taka bajka Smurfy, no i tam był Smurfy i zaczarowany flet, no to tam było właśnie, że oni tańczyli tam i po prostu nie mogli przestać tańczyć, ruszać się, skakać i tak dalej, a później zapadali w taki kamienny sen. No i jak sobie patrzymy, gdzie te Smurfy mieszkały, tak, w kopułach amanitowych, w grzybkach, no to się staje jasne. Jest aż za dużo koincydencji, żeby to po prostu, za dużo jest takich danych proenteogennych, żeby to uznać po prostu za koincydencję i przypadek, tak, że i też na przykład ja sobie tak patrzyłem na to, że no dobrze, no ale kto napisał te Smurfy, tak, P.J. i w jaką lożę był wtajemniczony, aha, okej, okay. No dobra, ile było Smurfów i można sobie to wszystko wydedukować, no że tam jednak w tych bajkach, mitach, legendach są przekazane właśnie fakty biochemiczne odnośnie takiego działania energetyzującego tych grzybów. Tak samo byli też w starożytności berserkerzy, którzy tam przed bitwami przyjmowali też właśnie taką dawkę średnią, tak, która ich pobudzała i później po tej tam bitwie, czy po tym marszu, czy cokolwiek tam robili, no to też podobnie jak te Smurfy i ci szamani syberyjscy też zapadali w taki kamienny sen. No i wikingowie przecież stosowali przed bitwami, nie? To tak, tak, tak. Byli nakręceni, nie czuli bólu, łatwo wszystko szło, robili swoje, a potem był wypoczynek, tak? I tak się mówi, że amanita potrafi człowieka i nakręcić, i uśpić, tak? Ma, zależnie od sposobu przyjmowania, ma taką bądź przeciwną funkcjonalność. Powiedz trochę w skrócie, tak? Bo oczywiście można na twoim blogu dużo takich wskazówek znaleźć, również badań naukowych opisanych w książce, która chyba jeszcze nie wyszła po polsku, Microdosing, Amanita muscaria, prawda? Jest u ciebie taki artykuł na blogu w tej chwili. Ty tam podajesz główne spostrzeżenia, które zawarto w tej książce, dotyczące właśnie grupy, którą obserwowano. No i właściwie trudno znaleźć przypadłość, w której amanita nie miałaby dobrego tutaj oddziaływania. Czasem to oddziaływanie, ta skuteczność jest większa, czasem mniejsza, no ale trudno powiedzieć, że komuś tutaj coś przeszkadza, tak? Ta rola równoważąca, czy też być może drogowskaz, amanita jako drogowskaz dla organizmu, który sam
balansował swoje funkcje, ma tutaj znaczenie. Powiesz nam na skróty, jak ty sobie przygotowujesz amanity. Wiem, że teraz chodzisz dużo do lasu. Koło mnie jeszcze też ciągle dużo pięknych kapeluszy. To jak to trzeba zrobić? No dobrze, więc... Bo my możemy o tym też... powiedzieć, prawda? Sytuacja prawna jest taka, że my możemy się podzielić doświadczeniami tutaj. No tak, tak, jak najbardziej. Myślę, że spokojnie możemy się podzielić doświadczeniami. No i od czego by tu zacząć? No, od tej książki Baby Maszy, tak? Microdosing, o mikrodosingu. Tak jest. I to jest bardzo ciekawe, że mało kto o tym wie, ale że ona miała ceremonię ayahuaski, ta Baba Masza. I na tej ceremonii ayahuaski przyszedł do niej, no, powiedzmy, zobaczyła w wizji Jezusa, czy tam jakąś postać mityczną, jakiegoś Boga, który jej powiedział, że ma się zająć małymi dawkami. No ona wtedy już się interesowała tym muchomorem, bo jej to pomogło na kontuzję pleców, której się nabawiła na siłowni. No i ona zaczęła te eksperymenty na zwierzętach, później też badania ankietowe tam na iluś tysiącach ludzi. Także to nie jest takie typowe badanie naukowe, tylko bardziej no badanie ankietowe, to jest inaczej trochę na to się patrzy, ale to dalej moim zdaniem jest bardzo istotna pozycja, książka z ostatnich czasów, która nam mówi coś o amanicie, bo większość tych badań naukowych się prowadzi i one dotyczą psylocybin, czyli tych mniejszych grzybów, które łysiczek, się zabarwiają na niebiesko. Natomiast tutaj ticzerów i tak dalej. Tak, tak, golden ticzerów czy łysiczek lancetowatych w Polsce. Natomiast tutaj Baba Masza wykonała niesamowitą pracę, jeśli chodzi o muchomora czerwonego. I tam też właśnie, tak jak już powiedziałaś, że mało komu to nie pomogło. O, może tak, to jest ciekawe, że różne tam były procenty tego, tak? Na jakąś dolegliwość pomagało w 80%, na inną w 70% i tak dalej, ale mało było dolegliwości takich, gdzie to, czy mało było tych procentów ludzi, którzy mikrodawkowali, bo to też trzeba podkreślić, że czym innym jest właśnie to te dawki duże, dawki średnie ruchowe, dawki duże ceremonialne, takie duchowe, dawki średnie ruchowe i dawki mikrodawki, czyli zdrowotne. Czyli też te trzy sposoby i to też Sobór Trydencki też opowiada o tym, że były trzy sposoby. No można sobie wydedukować, tak? Trzy sposoby, jak stosować Boże Ciało. No i tutaj też Baba Masza się skupiła w zasadzie na tym trzecim sposobie, czyli mikrodawkach zdrowotnych. I tutaj naprawdę, naprawdę bardzo dużo dolegliwości, nawet na więcej dolegliwości muchomor, to mikrodawkowanie muchomora pomagało niż mikrodawkowanie grzybów psylocybowych. To jest ciekawe, bo też szerzej można tego muchomora stosować. Więcej można to i zewnętrznie, i wewnętrznie, tak? I jako maści, i jako nalewki, czyli i na skórę, tak? Nie tylko jako coś, co przyjmujemy i do jedzenia, ale też można to wsmarowywać, tak? I to też była taka nawet tradycja w zasadzie na reumatyzm, tak? Czy na jakieś odmrożenia, na problemy skórne, egzema, tak? No to wszystko tutaj pomaga. No trudno naprawdę znaleźć, o, to co powiedziała, tak, że właśnie osoby z chorobą dwubiegunową i schizofrenią, tu też to może pomóc, ale trzeba mieć kogoś z boku, jakiegoś terapeutę, który by to nadzorował, że takie osoby z tymi dolegliwościami, z tymi zaburzeniami osobowości, czy też chorobami psychicznymi, nie powinny tego stosować same na sobie. Tak? Powinna być osoba taka, która daje jakiś feedback, z boku obserwować tą osobę. Tak, ja ci się tylko wtrącę, że pamiętajcie, tam są też procenty tych, którzy określili swoje doświadczenie jako negatywne, więc to nie jest tak, że to jest bardzo jednoznaczne. Podkreślmy to, wpadłam ci w słowo, żeby zauważyć to, że pojawia się czasem
8 czy 3% ludzi, którzy w tej grupie badawczej wypowiadają się na temat danej jednostki chorobowej i ewentualnej interakcji z amanitą w tej jednostce chorobowej negatywnie, więc to też warto uwzględnić. Tak, tak, tak. No to też choćby taki przykład, dajmy na to ten alkohol nieszczęsny, tak? Że tutaj to też się okazuje, że grzyby, zarówno te psylocybowe, jak i amanity, są świetnym remedium na nałogi różnego rodzaju. I czy to będzie hazard, czy to będzie pornografia, czy to będzie właśnie alkoholizm, czy dopalacze, czy ciężkie narkotyki, tak, czy przejadanie się, zakupoholizm i tak dalej, gry komputerowe nawet, tak. I ludzie tam raportowali właśnie tej babie Maszy, że no, zacząłem tutaj stosować to na to, ale przy okazji jeszcze i przestałem pić piwo. Nie dość, że depresja mi minęła, to jeszcze odstawiłem papierosy, piwo, kawę i tak dalej, i tak dalej. Ale zawsze był ten procent, tak, że na przykład w przypadku alkoholu było tam, już nie pamiętam dokładnie, ale coś koło 80% ludzi odstawiło, tak? Jakiś tam mniejszy procent, nie wiem, 10%, dajmy na to, nie zanotowało w ogóle różnicy, tak? Czyli pili tyle samo, ile pili. No a jeszcze był tam jakiś 5% ludzi, czy tam 10% ludzi, którzy jeszcze więcej pili. Także no, no ale jednak 80% skuteczności, no to jest wynik dobry, tak? Bo jak sobie spojrzymy na leki konwencjonalne, to one nie mają takich procentów skuteczności. Tych wszystkich Waldku, przy Hashimoto 88% skuteczności na przykład. No, niesamowite. Niesamowite, tak? Niesamowite. Nie ma leków konwencjonalnych, farmaceutycznych z takim procentem. A mimo to ludzie kupują i im to jakiejś części procenta to pomaga, więc to też trzeba spojrzeć szerzej, tak? Że tu można powiedzieć, że tu 10% ludzi im to nie pomogło albo zaszkodziło, no ale jednak w większości pomogło, no więc dane myślę, świadczą że ta same. Równoważąca esencja, tak, ma wielofunkcyjną też rolę z tego powodu, że ona po prostu w strukturze polowej grzebie, że ona likwiduje to, co jest odpowiedzialne psychosomatycznie za wiele tych przejawów, tak, zrzuconych z wyższych poziomów świadomości w dół. Jakbyśmy sobie powiedzieli, odzwierciedla pewne kryzysy, tak? No i tak ona działa, że uświadamia, tak? Jest, ja to mówię, medycyna świadomości. Ludzie też nowe nazwy myślają, trzeźwień, tak? Słyszałem takie coś, że uświadamia to, czyli działa zupełnie przeciwnie niż medycyny konwencjonalne, które raczej tłumią emocje, tak? Które po prostu przykrywają to. No to tutaj grzyby odwrotnie, odsłaniają, tak? Odsłaniają, robią tą apokalipsę, odsłaniają tą zasłonę i człowiek może zobaczyć często, nawet jak ma intencję, no to może sobie tak z intencją popracować, że ja chcę znać przyczynę moich dolegliwości i we śnie sobie, niech mi się to będzie pokazane, tak? I bardzo często może to się tak stać właśnie. Dlatego mówię, no medycyna świadomości, która też właśnie dlatego tak dobrze może działać, jeśli chodzi o te dolegliwości psychosomatyczne, no bo może po prostu ujawniać przyczyny ich, tak? Gdzie medycyna konwencjonalna raczej sobie tym głowy nie zawraca i te substancje raczej tego nie są w stanie zrobić żadną miarą. Ale medycyna konwencjonalna ma taką pokusę, żeby z każdej świętej czy rośliny, czy grzyba ekstrahować jeden składnik, bo wtedy chcę go opatentować. I profesor Muszyńska mnie uświadomiła, że właśnie dlatego grzyby są takie fajne, że się trudno poddają temu, bo to, co działa, jeśli po prostu mamy grzyba, czy ekstrakt z grzyba, czy susz, nie zawsze można pozyskać, jak się wyciągnie tą jedną substancję. Dlatego fajnie, że one są takie oporne i być może również dlatego z tego powodu się korzysta właśnie z tych całości i można wtedy korygować po prostu swoją krystaliczną matrycę. Tak? Dla mnie to bardzo fajnie, obiecująco brzmi, prawda? To
coś takiego bym w tym widziała. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Też jestem zwolennikiem, no nie wiem, czy się zgodzę co do tej matrycy krystalicznej, aczkolwiek no, jeżeli taka intencja będzie, to czemu nie, tak? No natomiast mówię, jestem zwolennikiem tego podejścia full spectrum, tak? To też jest trochę nadużywane dzisiaj, ale uważam, że tu akurat to jest słuszne i tutaj radykalnie bym powiedział, że może być, że tutaj może być właśnie problem z tym izolowaniem i zamykaniem w tej pigułce tego muscymolu, dajmy na to na przykład, bo on tam nie jest sam w tym grzybie i on bardzo możliwe, że działa synergistycznie razem z tymi wszystkimi innymi substancjami, cukrami, jakimiś tam węglowodanami, białkami, tłuszczami, które są w tym grzybie, enzymami i tak dalej, i tak dalej, z tą muskaryną. I że to od tysięcy lat jest to sprawdzone, tak, przez, co prawda nie przez naukowców Billa Gatesa, tylko przez szamanów, magów, kapłanów, papieży, masonów i tak dalej, i tak dalej. No ale tysiące lat ma ta tradycja, praktyczna tradycja tak długo trwała, tak? Więc no mamy to potwierdzone. Natomiast tutaj izolując, dajmy na to ten muscymol i przyjmując go, nie wiemy w zasadzie, jakie to będzie miało skutki, dajmy na to długofalowe, wieloletnie, tak? Bo nikt nigdy tego nie robił, tak? Żadne bractwo nie przyjmowało samego tylko muscymolu przez, nie wiem, dajmy na to ileś tam x czasu, tylko zawsze był to jednak ten cały grzyb. Tak? I tutaj uważam, jest taka ślepa uliczka współczesnej medycyny, że no to jest wielki eksperyment. Tak? To było nawet taki mem, widziałem, że wolę być tam jakimś szczurem niż eksperymentalnym szczurem. Tak? No bo jest to takie trochę, no może trochę i krzywdzące i tak dalej dla tej medycyny, bo tam też są ludzie, którzy pracują, chcą nie zawsze tylko zarobić duże pieniądze, choć bardzo często, ale też i pomóc ludziom realnie, tak? No ale jest, no tak jest, że ludzie, którzy przyjmują te izolowane substancje dzisiaj, no są takimi trochę chomikami eksperymentalnymi dla tych konsorcjów nierzadko dużych. No i nie wiadomo właśnie, czy przyjmowanie samego muscymolu jest lepsze czy gorsze niż jedzenie całego grzyba. No moim zdaniem, moja intuicja, moja matryca kryształowa, czy... Woli grzyba. Tak, woli całego grzyba i tymi ręcami zbieranego i w ogóle samo nawet zbieranie w sezonie uważam jest bardzo terapeutyczne, może być terapeutycznym doświadczeniem, przebywanie w lesie, oddychanie tymi wszystkimi olejkami sosnowymi, obserwowanie zwierząt, łosi, czapli i tak dalej, jakieś tam żyjątek, które latają, kontakt z przyrodą, może być bardzo dużym procentem właśnie. Dobra, jakiegoś Waldemar Borowski bierze koszyk, idzie do lasu z nożykiem czy bez, wykręca, wyrywa, puka w kapelusz. Proszę bardzo, cała procedura. Nożykiem, tak. Biorę koszyk, który mam przytwierdzony do roweru elektrycznego i jadę nim do lasu. No i taki. I to jest mit, jeśli chodzi o to wykręcanie. Można grzyba wyrywać, wykręcać, wycinać, czy to nożykiem, kozikiem. Można go wykręcać, można tam robić, co się chce. Nie ma to grzywnia znaczenia. Grzywnia muchomora jest wieczna, prawda? Grzywnia muchomora jest wieczna, sobie poradzi. Był las, nie było nas, będzie las, nie będzie nas i tak dalej. Także tutaj człowiek za bardzo sobie przypisuje jakby sprawczość i wpływ swój i swojej bytności tutaj na przyrodę niż faktycznie to jest. Tak? I tutaj naprawdę grzywnia sobie poradzi. To, co my zbieramy, to są tylko owocniki tak naprawdę. Tak? I one i tak, czy siak, czy my je zbierzemy, czy wytniemy, czy wyrwiemy, czy wykręcimy, to one i tak zagniwają i czy tam jakieś zwierzęta, robaczki, jelenie to przejadają. Tak? Czyli jeżeli my tego nie zbierzemy, to albo zgnije, albo to zwierzęta zjedzą. Nie ma czegoś takiego, że my grzyba wyrwiemy i nagle cała grzybnia tam
zgnije i umrze od tego, żeśmy nie wykręcili, tylko wycięli kozikiem. To jest akurat mit, który też jakoś tam ekolodzy chyba upowszechnili i można to już zdementować spokojnie. Można sobie, ja polecam ze swej strony, już z doświadczenia własnego, rękawice ogrodowe, materiałowe, bo tkanka grzyba jest taka lepiąca i może po prostu sklejać nam palce. I jeżeli zbieramy to i przy okazji możemy oczyścić grzyba z jakiegoś błota, piasku, mchu, etc. właśnie taką rękawicą materiałową, ogrodową. No i wtedy to jest właśnie, no tak sugeruję, tak? No i później też, co jest ważne, żeby zbierać jednak grzyby nie przejadane przez robaki. Czyli grzyby zdrowe, świeże. Chyba że ktoś jest zwolennikiem białka zwierzęcego. Nie wiem. No to może. No ale generalnie się i szamani też tak polecali, żeby jednak nie być zbyt łapczywym, zbyt chciwym. Tak, jeżeli tam jakieś ślimaki, jakieś białe robaczki to zjadają, no to nie ma co im zabierać makrodawek. I można sobie zabrać tylko te grzyby zdrowe, oczyścić z piasku przy pomocy właśnie tej rękawicy ogrodowej. No i co? Ja polecam suszyć w 40 stopniach. Na suszarce, wiór, czyli tak, suszarce ciemnej. Suszarce do grzybów na wiór. Chociaż mam znajomego, który wtykał kład na kaloryferze i też się ususzyło, czy przewiewem. No metod jest wiele. No, najbardziej żeby kompletnie obsuszyć, bo muchomor łapie wilgoć lepiej niż... Tak. I dlatego trzeba tak dosuszyć na wiór i wtedy zamykać w słoikach zwykłe nakrętki. Nie te z takim klikiem do pasteryzowania, tylko zwykłe nakrętki w słoikach, nie w plastikach. Ja to zawsze mówię, nie bój się plastiku i tak dalej, ale jednak tutaj lepiej to szkło jest sprawdzone też przez setki, tysiące lat. Czy powinno być plastiku... ciemne? Powinno być ciemne, czy w ciemnym miejscu postawiony przez... Jeżeli w szafce wstawiamy, to nie musi być ciemne szkło, ale jeżeli stałoby gdzieś tam słońce w pokoju, no to tak jak z miodem zresztą, tak jak się mówiło, miód ma mieć ciepło, ma mieć ciemno i no i tyle, tak, żeby... A powiedz, czy usuwasz blaszki? Nie. A to też jest taka praktyka z Ukrainy i to się nazywa skalpowanie amanity. No bo w tych blaszkach jest generalnie jest mniej substancji czynnych, a więcej celulozy. Ale to polecam tylko to usuwanie blaszek, jeżeli ktoś chce spożywać duże dawki ceremonialne. Tak? Natomiast jeżeli mikrodawkujemy zdrowotnie, no to usuwanie blaszek moim zdaniem jest zbyteczne. To czyli zachowujemy teraz... nóżki, kapelusz z blaszkami, tak. Suszymy do... Tak, jak są duże kapelusze i grube nóżki, no to można na 4 pociąć, żeby się szybciej suszyło, tak? Bo to też z praktyki, tak? Że dużo szybciej się to suszy, jak się na noc nastawi suszarkę, to praktycznie rano już jest wszystko suche, jak jest to pocięte na 4. Okej, okay. Mamy ususzone, wkładamy do słoika, wstawiamy w ciemne miejsce. Niektórzy oklejają słoiczki intencją, tak? Opisaną. Nie wnikam w to. Ale czasem wystarczy, tak? Wystarczy się skomunikować z tym grzybem wtedy, kiedy się go zbiera. W jakiej intencji się go zbiera i w jakiej intencji się go przygotuje. Jeżeli to jest element komunikacji z Bogiem, to czemu nie? Tak? Dobrze, odstawiamy sobie na 3 miesiące, tak, w tym ciemnym miejscu. No tak, chyba że skalpujemy tak jak ci Ukraińcy to robią, czyli usuwamy blaszki, wtedy już to nie musi się kurować aż tak długo, tak? No ale to mówię, to jest tylko do tych ceremonialnych wysokich dawek, których notabene wspomniana baba Masza bardzo nie poleca. I ja też już ze swojego doświadczenia, który już, no widziałem już to i owo, więc mogę się wypowiedzieć, że faktycznie do tych dużych dawek lepsze, no bardziej przewidywalne i bezpieczniejsze są te grzyby psylocybowe niż amanity. Natomiast jeśli chodzi o
właśnie mikrodawkowanie zdrowotne, to tu jest odwrotnie. Czyli tu właśnie muchomor ma szersze, większe zastosowanie i można stosować bez jakiejś tam wytwarzania się tolerancji, tak? Czyli można dzień w dzień sobie mikrodawkować, miesiąc, dwa, trzy, do pół roku, bez wytwarzania się tolerancji. Natomiast, czyli znaczy, że nie musisz podnosić dawek, tak? Że nie, że żeby... Tak, nie musisz podnosić dawek, tak. Nie musisz też robić przerw, na przykład takich okienek, tak jak się mikrodawkowuje psylocybinę, no to się robi dwa dni mikrodawkowania, trzy dni przerwy, dwa dni mikrodawkowania, trzy dni przerwy. Muchomora nie ma tego problemu, nie trzeba tego liczyć. Sobie jako przyprawa do zupy czy do szejka dodać i nie zawracać sobie głowy, tak, jakimiś wyliczeniami. Czyli do zdrowotnego mikrodawkowania lepsza Amanita muscaria, muchomor czerwony, do dużych dawek, moim zdaniem, i też wspomniana baba Masza tak twierdzi, lepsze są inne medycyny, no, że tak powiem. No właśnie. Aczkolwiek sam też miałem wspaniałe doświadczenia po dużych dawkach, więc tyle, właśnie, że mówię. Ale powiedz, duże dawki bywają nieprzewidywalne. Powiedz jaka jest różnica właśnie w tym dawkowaniu. Co to jest mikrodawka, co to jest średnia dawka, co to jest dawka ceremonialna. No i jeszcze jedno pytanie odnośnie właśnie kontaktu z grzybem. Jeśli mikrodawkujemy, to czy jest jakiś określony czas, czy też można to brać na okrągło? No więc po kolei, tak, mikrodawka, no to będzie od 0,5 grama do 1,5 grama. Dawka taka ruchowa, no to będzie jakieś, dajmy na to 5 gram, to też jest zależne od... To są dawki dzienne, prawda? To są dawki dzienne. Tak, tak, tak. Mhm. Dawki dzienne. No i taka dawka ceremonialna, no to już 10, 20 gram, 15 gram, ale to mówię, te akurat są problematyczne, bo są trudne do dawkowania, do przewidzenia, są nieprzewidywalne. Jest nie muchomor róbcie takim tego trickerem. Sami w domu. Nie róbcie tego tak, sami. Nie róbcie tego sami. Jak nie macie zwłaszcza doświadczenia w innych medycynach, no to... Natomiast właśnie odwrotna sytuacja, czyli te mikrodawki, 1 gram dziennie, bardzo bezpieczne, nic tu się nie powinno zadziać, nieprzewidywalnego, wręcz jest tylko takie lekkie, może być pobudzenie, większa kreatywność, lepszy sen, chęć na robienie rzeczy, czy większy spokój, czy no co komu potrzeba. Ja też zauważyłem bardzo często, że jak jestem bardzo wypoczęty, wyspany, to taka dawka zarówno mikro, jak i wysoka może mnie bardzo pobudzić do ruchu, do działania, do tańca, do biegania, etc. A jak jestem zmęczony, to może mnie znowu złożyć do snu, do jakiejś drzemki, tak? Sen polifazowy. 12, 13 idę spać na pół godziny. No właśnie z ciekawością przeczytałam, że śpiewają ludzie po Amanicie. Wiesz, jako śpiewaczka zauważam takie szczegóły. Tak, tak. Też to zauważyłem bodajże w czasie jakiegoś Sylwestra. No ja zawsze miałem złe oceny z muzyki, że słoń mi na ucho nadepnął i takie tam komentarze. Wszystkich talentów nie można mieć. Tak, no nie da się mieć wszystkiego. Ale no zauważyłem coś takiego, że właśnie odblokowało mnie to na śpiewanie, na muzykowanie, na instrumenty, na grę, gdzie przez lata jakby to uważałem, że nie powinienem się w ogóle zbliżać nad kijem z 2 metrów, nie powinienem dotykać jakiejś mandoliny, bębenka czy czegokolwiek, tak? No i też we Włoszech też się mówiło, że to są grzyby, które sprawiają, że ludzie śpiewają. Bardzo ciekawe. No to też się wiąże z tym odblokowaniem emocji, bo przez głos można też dużo jakichś emocji pouwalniać. Przez głos, przez ruch, taniec. Poczekaj, czyli wtedy, kiedy te grzybki są w suszarce i potem w słoiczku, to zachodzi ten szlachetny proces zmiany kwasu ibutenowego na muscymol, tak? Powiedzmy sobie, że to się dzieje w tym procesie. W jakimś tam małym procencie to zachodzi. I do mikrodawkowania jest ok, bo to też warto to powiedzieć, że również ten kwas ibotenowy to jest bardzo dobra rzecz, wbrew pozorom, jeśli chodzi o te dawki mikro. I jest to taka fajna alternatywa dla
takich farmaceutyków opartych o amfetaminy, tak? Czyli te aderale wszystkie i tak dalej dla tych ludzi. No bo to też można nadużywać, tak? Natomiast tutaj mamy coś takiego i to też może mieć daleko idące skutki uboczne, szkodliwe. Natomiast tutaj nie ma tych skutków ubocznych dużo. Czy jest ich dużo mniej w przypadku muchomora, a też może to pobudzać, tak, że dajmy na to po tym jednym gramie posprzątasz pokój, zrobisz tam jakieś plany, etc., pospisujesz jakieś rzeczy ciekawe, napiszesz jakiś wiersz, rozdział do książki, namalujesz coś, wykonasz jakąś robotę, tak, czy jakąś stolarską robotę, no cokolwiek, tak, i nie będzie to miało tylu skutków ubocznych, co dajmy na to ten Adderall, tak? Waldku, a zapytam cię tak wprost, bo mówimy o suszu w tej chwili cały czas. A co się stanie, jeśli po prostu no, ktoś się zdecyduje zjeść te kapelusze, tak jak są, bez suszenia, bez... czy to widziałeś, żeby komuś zaszkodziło? A jeśli nie, to ile trzeba tego zjeść, żeby zaszkodziło? Ciężko powiedzieć, bo też każdy ma jakieś tam, powiedzmy, moce przerobowe swojego żołądka i jelit, ale generalnie jest tak, że wszystkie te plemiona i wszystkie te cywilizacje jednak spożywały suszone. Suszyły i czekały te 3 miesiące i dopiero wtedy to używały. No myślę, że można z pół kapelusza surowego sobie spokojnie zjeść i nie zaszkodzi to, może być jakaś delikatna ciężkość na żołądku, coś takiego, tak? Czy jak ktoś zje 2-3, no to może go, brzydko mówiąc, przeczyścić i to tyle będzie. A nie umrze. Natomiast pewnie. Generalnie nie poleca się tego. Chyba tam jeden z niewielu przypadków śmiertelnych był właśnie taki, że człowiek pomylił te grzyby z muchomorem cesarskim, zamówił taką kolację czy śniadanie, usmażyli mu to w oleju i zjadł 20 kapeluszy, tak? No i dostał jakieś konwulsji i umarł. Tyle, że też warto podkreślić, że to był już człowiek już swojej daty, starszy, obciążony licznymi chorobami, niedomaganiami, otyły i tak dalej, i tak dalej. Więc no, i pewno nieprzygotowany, nie? Do takiej... Nieprzygotowany i zresztą ten znajomy, który z nim jadł, przeczyściło go i nic mu nie było. Więc no, to takie jest... Generalnie się przyjmuje, że surowych się nie powinno jeść, tak? Smażonych, surowych. Japończycy też jedli smażone, ale też nie w ilości takich, że 10-20, tylko jeden kapelusz. Tak? Czy jak ktoś chce sobie zjeść na surowo albo gotować zupkę albo coś takiego, to lepiej psylocybę, a do amanity trzeba podejść proceduralnie, tak? Czyli wysuszyć. No generalnie tak się przyjmuje. No można sobie tam urwać na przykład jakiś malutki kawałeczek z kapelusza w lesie i zjeść na surowo, tak? Taka mikrodawka. Mi jeszcze ani razu nic nie zaszkodziło w ten sposób, jak przyjąłem, ale Pan właśnie do dawek większych, czy dłużej, czy do dawkowania, no jednak suszy śledzimy. Dobrze, czyli mamy susz, powiedzieliśmy troszkę o tych mikrodawkach, no a jeśli ktoś chciałby się zdecydować na ceremonię, czyli czy ty polecasz, jeśli mówimy o debiucie takim grzybowym, właśnie zacząć od ceremonii, czy po prostu najpierw od takiego codziennego mikrodawkowania? No właśnie uważam, że jeśli chodzi o grzyby czerwono-białe, no to lepiej zacząć od mikrodawkowania. I one tu najlepiej, tu pokazują swoją klasę, swoją jakby użyteczność większą niż przy ceremonii dla szerszej grupy ludzi, tak? Bo do ceremonii też nie każdy, tak jak już mówiliśmy, wspominaliśmy, nie każdy jest gotowy i nie każdemu to na dobre wyjdzie, tak? Natomiast i zresztą w ogóle myślę, że w naszej cywilizacji, która nie ma tego kontekstu, tak jak na przykład tam szamańskiego jakiegoś, tak? Gdzie oni mieli to BHP, my tutaj trochę eksperymentujemy, no to myślę, że bezpiecznie byłoby zacząć właśnie od dawek mikro. No właśnie, a jakoś się trzeba przygotować? Ty mówisz często o tym, że
specyficzna dieta albo wręcz post, tak jak przy innych psychodeliach. Tak, tak, ale to powinno... tylko, ale to tylko pod warunkiem, że chcemy tą dawkę dużą, tak? Przy mikrodawkach nie ma w ogóle to znaczenia. No ale właśnie często wspominasz o tym, że warto, jeśli się jest mężczyzną, oszczędzać się, jeśli chodzi o ekspresję tego białka słynnego, tak? Powstrzymać się od ruchomych obrazków na jakiś czas. Mówisz o alkoholu, o abstynencji. Tak, tak, tak. Tylko że ja to wszystko podkreślam, jeśli chodzi o te ceremonie z dużymi dawkami, tak? Że wtedy to jest wszystko bardzo zasadne i tutaj odsyłam do literatury masońskiej, oni też o tym wspominają, także to nie jest tylko taka moja obserwacja z mojego doświadczenia, ale też jest to poparte jakimiś tam szerszym kontekstem i doświadczeniami tych, którzy to robili przed nami, tak? Czyli celibat, powstrzymanie... No celibat, czy, celibat to jest też dyskusyjne, tak? Bo można... Jeżeli się wgłębimy się w praktykę Tao Chińczyków czy tantry hinduskiej, no to też oni mieli takie praktyki, że można mieć te relacje seksualne nie wytracając nasienia. Tak? I to będzie w równym stopniu skuteczne jak celibat. Tak? Znowu na przykład tu w naszej kulturze chrześcijańskiej to jednak był ten celibat i to było takie dyscyplina, taka męskie jakości, tak, dyscyplina, surowość i tak dalej. No, jedno z dwóch, tak, co komu pasuje, co komu bardziej podpasuje, ale to też podkreślam, że to wszystko jest tylko dla mężczyzn, bo z kobietami jak jest, nie wiem. Także no tutaj się nie wypowiadam, nie kobiety, znam się, to się nie wypowiem. Kobiety mają prościej pod tym względem. Kobiety może mają odwrotnie, nie wiem. Nie namawiaj, nie namawiaj, wiesz, bo tutaj... Nie namawiam, nie zachęcam, nie polecam, nie... Tak, ale otoczenie, towarzystwo, pilotaż, tak, nie samodzielnie, nie samotny eksperyment, zawsze warto kogoś przy tym wszystkim mieć, zawsze warto wiedzieć, po co to robimy, tak? Tak, jest też kogoś, kto jest zaznajomiony w tym, bo to nie powinno być też tak, że wezmę sobie kogoś do opieki, kto nie ma pojęcia, co to jest. Tak, ja nie mam pojęcia i on nie ma pojęcia, to też nie jest dobry kąt. Tak, two wrongs doesn't make right, tak, czyli dwie złe rzeczy nie robią dobrej rzeczy. Tak, dobrze by było, żeby to był człowiek już mający doświadczenie, obycie, wtedy on no, może być lepszym takim przewodnikiem, tak, czy opiekunem, tak, takim babysitterem, czy jak to nazwiemy, tak, szamanem takim. Szaman, człowiek ciszy, poda ci wodę, przykryje cię kocem, jak się odkryjesz, jak ci będzie zimno, to będzie w stanie cię zapytać, tak, zobaczyć, ktoś empatyczny i tak dalej, ale też, co ważne, żeby ktoś, kto już sam miał też to doświadczenie, bo no bo łatwiej będzie mu zrozumieć, tak, co przechodzisz. No dobrze, no to powiedz, czego się spodziewać. Są dobre doświadczenia i są niestety też bad tripy. No i warto wziąć pod uwagę, że jeśli ktoś nie był cierpliwy, nie przygotował się do wszystkiego prawidłowo i nie pracuje ze sobą, no to za rogiem czają się te bad tripy. Powiedz o pozytywnych i negatywnych doświadczeniach. No więc tak, no tu już jest sprawa bardziej trudna, bardziej wymagająca niż w przypadku tych mikrodawek. I tak jak wspomniałaś, no te bad tripy czają się tam na tych ludzi, którzy się nie przygotowali, nie zadbali o przestrzeń, tak? Ci zachodni badacze i praktycy psychodelików mówili o takim nastawieniu i otoczeniu bardzo często. Oni to określali set and setting, tak? Czyli nastawienie i otoczenie. Czyli intencja nasza, czy jesteśmy wyspani, czy mamy dobre, no względnie dobre relacje z ludźmi wokoło, z sobą samym,
No i to otoczenie, tak? Czyli ładne pomieszczenie, ładna pogoda, żeby nie było za zimno, za gorąco, żeby jakieś osoby przypadkowe nie przeszkadzały, tak? Żeby jakieś zwierzęta nie przeszkadzały, tak? Komary, czy żeby pies nie szczekał przez cały trip, tak? Czy komary nie gryzły, no bo to takie drobne rzeczy, które normalnie mogą nam nie przeszkadzać, no na takiej podróży psychodelicznej mogą urosnąć do rozmiarów niebotycznych, tak? I będzie to bardzo irytujące, bardzo przeszkadzające. Co tam jeszcze może być? No właśnie to takie, żeby być w pełni energetycznym, tak? W pełni swojej energetyki, w pełni swojego potencjału, czyli przynajmniej takie są moje doświadczenia, że wtedy najlepiej, że nie jest dobrym pomysłem przyjmowanie dużych dawek. Przy mikro może być odwrotnie, tak? Że na przykład jak jesteśmy zmęczeni, poturbowani, zdepresjonowani, to takie mikrodawki mogą nam pozwolić na lepszy sen, na lepszą regenerację, na uspokojenie się, na jakieś takie zadbanie o siebie. Natomiast duża dawka no może tu jeszcze pogorszyć nasz stan. Więc ja tak mówię zawsze, wstałem rano, czy się dobrze wyspałem, czy jestem najedzony, czy właśnie jestem z kimś pokłócony, czy właśnie pogodzony. No takie drobne rzeczy i to też tutaj można sobie do tych pism i sobie zobaczyć, że bardzo dużo jest punktów wspólnych, jeśli chodzi o przyjmowanie Eucharystii. Tak jak przyjmowanie psychodelików, że to ma być ceremonia taka święta i człowiek ma tam wchodzić. Może tam wchodzić oczywiście jako grzesznik, tak, czy jako człowiek, który ma różne problemy i rozwiązywać je z tą pomocą, ale warto się jakoś się przynajmniej przygotować, tak, ten setting taki minimalny zadbać. No i co jeszcze o tych bad tripach? Nawet jeśli one się przydarzą, jeżeli ten człowiek, bo różnie może być, tak, czasem może się nam wydawać, że jesteśmy tacy świadomi, oczytani i tak dalej, przygotowani, a życie zweryfikuje, że tak nie jest. I mimo, że gdzieś tam w moim ego sobie myślałem, że a ja to jestem już takim jestem lotnikiem, że już sobie poradzę, już i dawkę dobrze dobrałem i wszystko, a jednak może tak nie być i możemy się obudzić, że tak powiem, z ręką w nocniku, i być grubo zszokowani, to nawet wtedy istnieją takie pewne koła ratunkowe na tym bad tripie, które można sobie wykorzystać. Czyli ja to mówię, oddech przeponowy, rozpoznawanie emocji, uświadamianie sobie, nawet jeśli to będą te z gatunku tych ciężkich, niechcianych, lękowe, strachowe, jakieś właśnie, czy też wizje, jakieś poprzednich wcieleń, czy też jakichś katastrof i tak dalej, i tak dalej, to zawsze możemy się odwołać do emocji. Jaką emocję ja wtedy czuję, w jakim miejscu w ciele się skupić, uświadomić sobie to i taka akceptacja właśnie tych emocji. Nie walka z nimi, z tym, co się pojawia, czy z tymi wizjami, tak, mogą się pojawić jakieś, dajmy na to, zwierzęta, mocy, niemocy, jakieś tam archetypy, postacie etyczne, religijne i też warto sobie to podkodować na poziomie emocjonalnym, czyli jakie emocje to we mnie budzi, gdzie ta emocja jest, czy w wątrobie, czy w kolanie, czy ręce mam zimne, czy stopy, czy głowa mnie boli, czy nie boli i tak dalej. Można sobie tutaj w ten sposób pracować. No i co jeszcze, tak? Nawet jeżeli ten, bo to jest w ogóle sama nazwa bad trip, czyli zła podróż, tak? Ale moim zdaniem, bo ja takich podróży nie miałem wiele, może dwie, tak? Z dziesiątek, które miałem, były piękne, tak? Ale miałem kilka takich, które bym określił, że gdzieś tam się przejawiało, gdzieś tam ten bad trip był za rogiem, ale nie do końca był to bad trip, tak? A nawet jeżeli ten bad trip jest naprawdę taki straszny, to nawet to niesie jakąś naukę. Nawet z tego można coś
wziąć, czegoś się nauczyć, rozkodować. Czasem jest też tak, że im wyraźniejszy jest ten symbol, im bardziej jest straszny, tym on ma większe znaczenie dla nas. I dobrze jest właśnie się nad tym pochylić, nie wypierać to, nie odpychać od siebie, tylko właśnie przyjąć z akceptacją, że okej, widocznie to jest coś, coś jest na rzeczy, skoro na przykład, nie wiem, jakiś straszny pająk mi się pokazuje gigantyczny, albo jakiś krokodyl, jakiś gad, tak, który coś obrzydliwego, tak, czy jakieś obrzydliwe postacie, wcielenia jakichś morderców, tyranów i tak dalej, jakiś szatan, to nie jest, to nie chodzi o to, żeby teraz się egzortyzmować i brać to tak dosłownie, ale żeby się pochylić na przykład nad tym archetypem i sobie poczytać, czym jest archetyp buntownika, czym jest tam archetyp księcia, czy jakieś poprzednie wcielenia się pokażą, no to też można sobie poczytać o tym, podkodowywać sobie na poziomie symbolicznym, czyli że nie z ego, jak to często człowiek z jakimś zaburzeniem pewnie powie, o, to ja byłem tym Napoleonem, tam, tak? Czy tą Kleopatrą, czy tym Jezusem, czy tym Lucyferem. No i wtedy mamy do czynienia z tak zwaną inflacją ego, czyli narcystyczna inflacja ego, czyli że identyfikujemy się z archetypowymi procesami, z wizjami. I to jest bardzo złe, bardzo, znaczy nawet nie złe, tylko no, może mieć to skutki nie takie, jakbyśmy chcieli i nie prowadzące do rozwoju, tylko odwrotnie, do nadbudowania takiego poczucia ego wyjątkowości, wyższości, czy w drugą stronę, tak, do jakiegoś tam deprecjonowania się, tak, czy takim wahaniem. Natomiast jeśli potraktujemy to wszystko jako archetypy, jako te postacie, że to nie ja byłem Napoleonem, tylko okej, jakie cechy Napoleon przejawiał, tak? I czy ja widzę coś u siebie z tej wizji, tak? Bo ilu jest Napoleonów w kaftanach zamkniętych w pokojach bez planów, tak? No zapewne wielu. Więc co, wszyscy byli tym Napoleonem? No nie sądzę, tak? I wiele wskazuje na to, że właśnie czy te postacie, które możemy zobaczyć, czy te poprzednie wcielenia, nawet jeżeli one były, to zdrowie i bezpiecznie byłoby potraktować je jako właśnie jakieś konstrukty symboliczne, które nasza dusza, nasza podświadomość, świadomość, nazwijmy to matryca kryształowa, nazwij to jak chcesz, wysyła do nas, tak, jako wiadomości, tak samo w snach, tak, że w snach możemy dostawać jakieś tam wizje, ale to są, to nie są, nie zawsze są to rzeczy, które się dzieją realne, tylko to są konstrukty symboliczne, którymi nasza dusza się tak komunikuje z nami. I możemy sobie wtedy to rozkodowywać i jakieś tam wnioski wyciągać, tak? I z bad tripów właśnie też można bardzo dobre wnioski wyciągnąć, potrzebne, które nam umożliwią jakieś działania później realne. Tak? I później, tak jak mówiliśmy wcześniej, po owocach ich poznacie. Tak? Bo co z tego, że ja miałem piękny trip, piękne kolory, cudownie mi było i się budzę później i dalej żyję takim życiem, z którego nie jestem dumny, nie jestem zadowolony, jest mi źle, nic nie robię z moimi nałogami, nic nie robię z moimi jakimiś cechami charakteru, które szkodzą innym ludziom, to co mi z tego, tak? A dajmy na to, mam jakiś potężny bad trip, który się no prawie kończy gdzieś tam w szpitalu i tak dalej, ale ja wyciągam po tym bad tripie wnioski, zmieniam swoje życie, robię rzeczy, które są dla mnie odpowiednie na ten moment, tak? Więc i taki bad trip może być naprawdę wspaniałym zaczynem do tego, żeby zmienić swoje życie i żeby się rozwijać, tak? Żeby się po prostu tutaj lepiej czuć ze sobą i nie być dla ludzi, nie być dla ludzi jakimś kimś, kto im przeszkadza, kto im przynosi smutek i cierpienie
i żal i płacz, tak, tylko odwrotnie. Więc no, mamy te przykłady też w mitologii tych bad tripów, tak, że bardzo często, ja bym to powiedział nawet, że tam jest i w ogóle takiej terminologii good trip, tak? Że to bardzo rzadko się mówi, że dobry trip, tak? Że, bo to jest tak oczywiście zazwyczaj on jest dobry, piękny i ten teogeny tak wspaniale działają, że nawet się o tym nie mówi, że są good tripy, tak? A jak sobie patrzymy na te mitologie starożytnych, no to tam zazwyczaj ten człowiek, który przyjmował tą somę, czy ten mang, czy owoce z drzewa rajskiego, no to odwiedzał niebiosa i piekło też, tak? I odwiedzał ten Midgard, czyli świat środkowy, ten plan ziemski, pieczęć ziemską, ale też szybował tam i do siedmiu niebios, tak? Hindusi mieli w Wedach, mieli siedem planów anielskich i siedem planów piekielnych pod płaską ziemią, tak? Więc i on na tym mangu, czy tam somie podróżował, czyli miał w jednej podróży miał i tego good tripa, i tego bad tripa, tak? I widział tych grzeszników, którzy tam cierpią te męki piekielne i gorącz, tak? I te chóry anielskie, które sprawiedliwym tam świtają. Także no, tak jak mówię, i zarówno z tego dolnego świata można przynieść nauki do swojego życia i wprowadzić to z dobrym skutkiem, i z tego też górnego, tak? Pod warunkiem, że wszystko to potraktujemy właśnie jako takie konstrukty symboliczne, archetypiczne i się nie utożsamimy z tym, tak egotycznie. No czyli patrzymy na to, że ma być dobrze, nie oczekujemy niczego złego, ale też zachowujemy higienę. Ja bym chciała tutaj wspomnieć o takiej ostatnio modnej procedurze, że młodzi ludzie idą na imprezy, mierzą się tam z bardzo wysokimi dawkami. Taka moda zapanowała. Właśnie suszu, popijają dużą ilością alkoholu. Powiedzmy, że to jest bardzo złe, żeby tutaj no, nie deptać świętości tego, co ma być. No i że to po prostu może zaszkodzić z wysokości swojego autorytetu. Proszę bardzo, wypowiedz się na ten temat. Taka moda ostatnia jest. Wypowiadać, no bo jakby nie, ja nie siedzę w tych kulturach, subkulturach już od jakiegoś czasu, że tak powiem. No mogę powiedzieć, że no ciężko by było myśleć, że to przyniesie jakiś dobry skutek. Może tak powiem, tak? Super. I nawet był taki żart, że ktoś tam zjadł gruszkę, popił wódką, spadł ze schodów i coś sobie zrobił, no i co zaszkodziło gruszka, tak? I drugi tekst jest dobry też taki, nie jesteś DJ-em, nie miksuj, tak? Tak. Bo nie wiemy tak naprawdę, jak niektóre rzeczy, i to też nawet można powiedzieć o lekach farmaceutycznych, żeby ich nie popijać alkoholem, tak? To jest na ulotkach jest to napisane. Tym bardziej, jeśli chodzi o psychodeliki, które mogą być silne, no że większość tych jakby tam bardzo trudnych przeżyć, no wynika właśnie z takiego nieuszanowania trochę tej substancji, z niedocenienia, niedoszacowania, tak? Co to jest szacunek? Szacunek to jest, że coś potrafimy oszacować, tak? Swoją wagę, ilość wagową tego, co przyjmujemy. Mamy do tego jakiś mniej więcej szacunek, jak to zadziałało wcześniej, jak to komuś działało. Potrafimy to wszystko w głowie ułożyć. No, jeśli ktoś tego nie robi, no to ja powiem tak, jest dorosłym człowiekiem. No kurczę, no. Ja mogę mówić, tak? Nawet było coś takiego, że w tych kulturach starożytnych było przyjęte, że na przykład w Grecji tych medycyn enteogennych się nie przyjmowało imprezowo, że tam to było nawet jakoś, bo tam państwo było bardzo mocno z religią związane i tam właśnie ci hierofanci greccy pilnowali tego, żeby ci ludzie, choć to było kuszące,
żeby sobie właśnie na jakichś imprezach domowych, domówkach sobie to wrzucać i sobie tam podjadać przy tym, no to oni jednak pilnowali, żeby te duże dawki jednak przyjmować z takim uświęceniem, szacunkiem, żeby robić ten post, żeby nawet tak symbolicznie się oczyszczać kąpielą w morzu, jakimś tam spacerem i tak dalej, i tak dalej. Także no to wszystko jest zasadne, to wszystko jest przez tysiące lat sprawdzone, tak? No tutaj nie ma co koła wymyślać na nowo, tak? Święte rośliny to nie używki po prostu. Tak, że popijanie grzyba wódką jest czymś, tu ja odkryłem... Świętokradztwem. Tak, świętokradztwo. Słuchajcie, kochani, ja myślę, że na dziś będziemy zamykać ten temat. Przypomnę wam, że jeśli chcecie się zaopatrzyć w książki Waldemara Borowskiego, fascynujące, trudno byłoby mi powiedzieć, która mniej pasjonująca od pozostałych, możecie napisać na podany mail, możecie także wejść na bloga Waldemara Borowskiego. Pokażmy stronę Waldemara. Zapoznajcie się także z pracami malarza, artysty. Są naprawdę warte uwagi. Jeśli ktoś chciałby nabyć, to myślę, że też kontakt przez adres mailowy. ufowaldek@gmail.com. Dobrze pamiętam? ufowaldek@gmail.com. Tak, tak. Tak. ufowaldek@gmail.com. Piszcie, zaglądajcie tam, bo na blogu Waldka jest mnóstwo informacji, których nie znajdziecie gdzie indziej. A najlepiej zaopatrzcie się w książki, które możecie mieć od ręki, dlatego że one są wydane jako PDF-y. Zatem piszecie, opłacacie książeczki i macie za chwilę na mailu. Pokusa dobra, podróż będzie dobra, wiedza urośnie, bezpieczeństwo na pewno też, chociaż ten świat bezpieczny nie jest, nawet w sąsiedztwie świętych grzybów. Ja jestem bardzo wdzięczna za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że macie kompendium. Sami uważajcie. Ale póki co muscymol nie jest w Polsce substancją zakazaną. Prawda? Dziękujemy tak bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie, że jeszcze sobie dużo powiemy, bo ty poruszasz się w swoich badaniach, zwłaszcza historiozoficznych, coraz dalej. Coraz jest ciekawiej w każdej kolejnej książce, więc myślę, że się niebawem dasz zaprosić ponownie tutaj na strumyczek. Zadeklaruj się publicznie. Tak będzie. Dziękuję za dziś. Dziękuję. I w takim razie do zobaczenia. Czuj duch, moi kochani.